I'm going to go to the hospital.
Dzień dobry Państwu. Za chwilę rozpoczniemy 6. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, który w tym roku odbędzie się pod hasłem Wybieramy przyszłość. Prosimy o zajęcie miejsc. Dzień dobry, witamy serdecznie na 6. kongresie zorganizowanym przez Fundację Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Musiałem pierwszy zacząć, ponieważ Kingi by nam nie wyciągnął z tego stołu. Czasami mam pewno później. Tak. Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj razem z nami. Zwracam się do tych, z którymi się jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Drodzy Państwo, wolę formę, drodzy przyjaciele, drogi przyjaciółki. Wszyscy drodzy goście, którym zależy na wolności, na praworządności, na dobrej przyszłości nas wszystkich w naszej pięknej, cudownej Polsce. Szanowni Państwo, ten rok jest rokiem wyborczym, dlatego 6. kongres jest w całości poświęcony właśnie wyborom. Chyba teraz najważniejsza rzecz, która w tym roku jest dla nas do wykonania i najważniejsze zadanie, które przed nami stoi. Ale nasze działania jako Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych nie ograniczają się tylko i wyłącznie do zorganizowania kongresu, ale również podejmujemy cały szereg działań. A żeby te działania faktycznie jak najlepiej wypełniać dla dobra nas wszystkich, w naszym gronie powitaliśmy nowe, fantastyczne, znakomite osoby i bardzo miło mi podziękować. Zanim, bo jeszcze, drodzy, żeby ten kongres mógł się w ogóle tutaj odbyć, nasze spotkanie, to chciałbym podziękować przede wszystkim tym podmiotom, które nas wsparły finansowo, bo no nie jesteśmy zamożną fundacją, którą stać by było na to, a tutaj muszę powiedzieć o zawsze obecny z nami, zawsze wspierający, który nam jako pierwszy zaufał, Fundusz Obywatelski imienia Henryka Wójca, i dlatego niskie ukłony i brawa dla tego funduszu. Naprawdę robimy niesamowite rzeczy i za to dziękujemy. Ale też jest druga instytucja, która nam pomogła. Pamiętasz? Tak, pamiętam, doskonale pamiętam. Wsparli nas również radcowie prawni, także dziękujemy pięknej Krajowej Izbie Radców Prawnych za wsparcie, które umożliwiło zorganizowanie tego kongresu. A teraz chcę podziękować jeszcze trzecia instytucja, czyli my wszyscy, obywatele, bo dzięki też Wam jesteśmy tutaj. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za Wasze zaufanie. Naprawdę serdecznie dzięki. No i teraz rzeczywiście przechodzimy do tego naszego trymującego, mnie przynajmniej, trochę zadania, bo chcemy Wam przedstawić osoby, które obdarzyły nas także swoim zaufaniem, po to, żebyśmy jako fundacja mogli rozwijać skrzydła szerzej, lepiej, mądrzej przede wszystkim. To jest dla nas bardzo ważne. Bardzo jestem wzruszona i ogromny zaszczyt mam Państwu przekazać, że szeregi Rady Programowej Fundacji zasiliła pani dr Hanna Machińska. Wybitna prawniczka, zaangażowana działaczka społeczna, której dorobek obejmuje wprowadzenie europejskich standardów prawnych do polskiego prawa, zwłaszcza w obszarze ochrony praw człowieka oraz prawa antyprawa.
dyskryminacyjnego. Za swoje osiągnięcie i zaangażowanie została uhonorowana licznymi nagrodami i odznaczeniami. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą, która zasiliła Radę Fundacji, nie Radę Programową, tylko Radę Fundacji, jest pani Katarzyna Maj-Węży. Nie ma jej, na pewno dotrze. W każdym razie pani Katarzyna Maj-Wężyk jest przedsiębiorczynią, członkinią również Zarządu Stowarzyszenia Radomienie dla Demokracji, takiego oddolnego ruchu społecznego, bardzo, bardzo prężnego, który działa w porozumieniu z obywatelami Radomia. Tak, chcę powiedzieć, że Radomienie dla Demokracji, tutaj muszę wspomnieć o Waldemaru Pukalskim. No, jesteście. To są ludzie tak zaangażowani. To wszystko, co widzicie w mediach, w sensie oprawy strony internetowej, to wszystko właśnie Pukalski, Waldemar, Radomianie dla Demokracji, a Katarzyna Maj jest osobą, która dzielnie buduje całą mapę, gdzie Tour de Konstytucja będzie jeździł po Polsce. Ciężka praca, bo jesteście wymagającymi organizatorami regionalnymi i czasami dla dobra wspólnego no, musi to troszeczkę pozgrzytać, ale jesteśmy już przygotowani. O tym być może w dalszej części Wam opowiem. I teraz chyba ja powinienem. I teraz te kwiaty. Proszę Państwa, daleko, daleko za Waszymi plecami pokrył się znakomity gość, który też obdarzył nas zaufaniem. Skromny, jak widzicie, chociaż tu jego karta leży i czeka z jego nazwiskiem, aby tutaj usiadł. Przyłączył się do Rady Programowej Fundacji Andrzej Hyra. Zapraszamy. Tak, ostatni film. Widok zmiany. Andrzej nie lubi takiej sytuacji. Witam Cię, Andrzeju. Pozwól, że przeczytam kilka słów o Tobie. Tu są już gratulacje, tak? Andrzej Hyra to uznany aktor i reżyser teatralny oraz filmowy, zaangażowany także w życie społeczne i działający na rzecz edukacji w zakresie demokracji i praworządności. Zostań z nami i popatrz na siebie, Andrzej, no pokaż. Daj skończyć, to są dwa zdania. Praworządności. Jest członkiem zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Zadebiutował jako reżyser operowy w 2013. A w 2015 zdobył nagrodę imienia Konrada Skinarskiego za reżyserię opery Czarodziejska Góra. Najlepsze przedstawienie roku. W 2019 otrzymał specjalną nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za całokształt twórczości. Andrzeju, serdecznie Ci dziękuję, że przyjęłeś się do nas. Dajcie się na takich zastępie, takich kompanów do działań. Tak, zapraszamy Cię. Tak. Szukam oczami mymi, ale nie widzę. Miał do nas dojechać profesor Mirosław Wyżykowski. Być może się pojawi, nie wiem, ale też dołączył do grona właśnie Rady Programowej Fundacji, za co też serdecznie mu podziękujemy przy okazji, jak do nas przybędzie. Pozwólcie, że przeczytam również kilka słów. Profesor Mirosław Wyżykowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, to wybitny prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym, konstytucyjnym i prawach człowieka. Kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Utworzył Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych w latach 2001-2010 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Więc takie osoby do nas trafiły. Mamy nadzieję, że jeszcze z nami się pojawi. Tak, przyjemnie. Dziś jest absolutnie wielu niezwykłych gości i zaszczyciła nas dzisiaj również swoją obecnością polska tłumaczka literatury amerykańskiej i angielskiej. Sanitariuszka w czasie Powstania Warszawskiego, na pseudonim Grodzka, odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku została wyróżniona tytułem honorowego obywatela miasta Warszawy. Jest z nami pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska.
Oczywiście panią Annę zapraszamy do kilku słów, które tak żeby się troszeczkę modlili, że z nami się podzieli. Ja tylko mogę powiedzieć, bo jestem oczywiście zaskoczona. Asystent zawsze jest, tylko Robert tam po prostu wspaniała robota. Tyle mogę powiedzieć o tłumaczeniach, jak będę mówić. Jestem zawsze będę koło tej sprawy, która jest najważniejsza. No ale mamy troszeczkę do zrobienia jeszcze w ciągu tego roku. I ja tylko zachęcam, żebyśmy wymieścili i w tym zwarci gotowi, bo to ja już przechodziłam jako 12 lat. Ale żeby się nam udało. Dziękuję bardzo panią. Tutaj pani Anna, bardzo dziękujemy za te słowa i teraz przechodzimy do szczególnego momentu, nie ukrywam, dla mnie bardzo wzruszającego, na który też czekałem. I myślę, że wszyscy doskonale państwo znacie panią Wandę Traczyk-Stawską. Ale żeby dopełnić tej informacji, zaprosiliśmy tutaj gościa jeszcze jednego, który powie kilka ważnych słów. To jest dziennikarz, to jest historyk, to jest człowiek obeznany w historii Powstania Warszawskiego, ale też nie tylko. To jest autor, można by powiedzieć, a może inaczej, kronikarz pani Wandy Traczyk-Stawskiej, ponieważ to on przyczynił się do tego, by powstała książka Błyskawica. Michał Wójcik, zapraszam cię serdecznie. Człowiek ludzkiego serca i to właśnie, Michale, poprosimy ciebie o kilka słów, tutaj zapraszam na środek, na temat pani Wandy Traczyk-Stawskiej, która zaraz po dostanie od nas specjalną taką statuetkę podziękowania. Proszę. Nie, dziękuję. Witam serdecznie, pani Wando, pani Anno. Witam serdecznie, szanowni państwo. Mam nadzieję, że mnie słuchacie. No właśnie, miałem powiedzieć kilka słów o pani Wandzie, no ale to jest strasznie trudno powiedzieć w 5 minut, bo tyle, nie 3,5 minuty, bo tyle Robert mi dał, żeby półtorej minuty, żeby opowiedzieć o dokonaniach pani Wandy, o jej myślach, planach, sukcesach, porażkach. No sam jestem autorem książek, wywiadów rzek, historykiem i wydawać by się mogło, że mam taki stosowny aparat, żeby to zrobić, no ale nic z tego. Ja tego nie potrafię, nie w pani przypadku, pani Wando. Ale no z drugiej strony, to nie jest znowu to taka beznadziejna sprawa. Taki Ozyrys, Bóg życia i śmierci w starożytnym Egipcie, znalazł na to bardzo skuteczny sposób. Wymyślił coś takiego jak sąd Ozyrysa. Jest waga i na tej wadze kładziemy uczynki dobra i zła. Całą historię człowieka. Ja wiem, że zaraz państwo powiedzą, no chwileczkę, sąd Ozyrysa dotyczy zmarłych. To prawda, ale nasza dzisiejsza bohaterka na pewno się nie obrazi na ten przykład, bo kochała i kocha starożytny Egipt. Sama chciała zostać egiptologiem, nie wiem, czy państwo wiecie. Jeśli pani nadal kocha starożytny Egipt, mam nadzieję, że pani się zgodzi na taką próbę. Zamieńmy się zatem w salę dwóch prawd. Tą salę, tą nowoczesną salę zamieńmy na taką salę dwóch prawd, czyli salę posiedzeń sądu tego egipskiego boga. Ponieważ mam no, rzeczywiście chwileczkę, pozwólcie, że jako Anubis tego zgromadzenia położę
na szali tej wagi jedno, w zasadzie jedno wydarzenie, które wybrałem dzisiaj dla nas. To była połowa września 1944 roku, powstanie warszawskie już dogorywa. Niemcy wtedy bombardowali Śródmieście i w zasadzie to już była końcówka, to znaczy no ten ostrzał był bardzo regularny, bomby spadały, kamienice składały się jak domki z kart. I gdy opadał kurz, to po prostu zamiast tych kamienic były takie kupy gruzu. I od czasu do czasu, ku zdumieniu ludzi, udawało się spod tego gruzu wydobyć dziecko. Małe dziecko. Czasami to były no, zupełnie maleńkie dzieci. Rodzice zginęli, a te dzieciaki przeżywały. I pani Wanda, wtedy plutonowy pączek, właśnie wracała z jakiejś akcji do swojej kwatery, na swoją placówkę i z naprzeciwka szła jakaś dziewczyna. Okazało się, że pani Wanda ją zna. Z błękitnej, czyli 14 drużyny imienia królowej Jadwigi. Harcerskiej drużyny. To była harcerka. To była Maryśka. I rok wcześniej, w 43, dziewczyny toczyły no, taki wielki spór między sobą, dlatego że ta Maryśka kazała Wandzi wtedy pełnić dyżury w sierocińcu. Tymczasem pani Wanda miała wtedy 16 lat, no i miała sierociniec w domu, no bo tak, mama umarła, ojciec konspirował, pani Wanda była najstarsza, chyba w domu jeszcze czwórka dzieci, rodzeństwo, trzeba to oprać, no wiecie, no nakarmić, a jeszcze do tego komplety, konspiracja. Prosiła zatem tą Maryśkę, żeby jej nie obciążać, znaczy, że no, nie da rady, no, nie może brać tych dyżurów, ta Maryśka, że to w ogóle wykluczone, dyżury musi brać. Pani Wanda wtedy odmówiła. No i teraz patrzy, idzie ta dziewczyna. Zatrzymały się, no, poznały się dziewczyny. I teraz proszę sobie wyobrazić tę scenę. Pani Wanda jest uzbrojona po zęby. Miała przy sobie granat, pistolet maszynowy. Wyglądała trochę jak taki wiedźmin po akcji. Znaczy taki no a kobiet pełną gębą. Otrzaskany w bojach, no symbol Polaka wojownika. Zresztą udawała wtedy chłopaka, żeby być tym herosem w 100%. A tymczasem ta Marysia, no to takie pół nieszczęścia, w brudnej spódnicy, w takich zakurzonych pepegach, z workiem na plecach, w tym plecaku jakieś jedzenie, ubrania. No i najważniejsze, za rękę trzymała dziecko, malutkie dziecko, całe zakurzone w jakimś pyle. Dziewczyny stanęły naprzeciwko siebie, żołnierz, heros, w drodze na pomnik, wykuta w bronzie. No i ta dziewczyna z dzieckiem. I wiecie co państwo? Pani Wanda się zawstydziła. Brąz, a może nawet już spisz, oblał się rumieńcem. Wtedy pani Wanda zrozumiała, co ta dziewczyna robi. Że ona zbiera te sieroty, i je ratuje, że ta Marysia jest życiem, a pani Wanda śmiercią. Że pani Wanda zabija. Ta Marysia jest już w niebie, a pani Wanda ciągle w piekle. I wtedy coś w pani Wandzie pękło. No zdjęła z siebie ten pomnikowy brąz i zaczęła być jak Marysia. Bo no już po powrocie z niewoli zaczęła się uczyć, studiować. Równocześnie podjęła pracę w szkole dla dzieci z niepełnosprawnościami. I pracowała z tymi dziećmi, jak wiemy wszyscy, do emerytury. No a w międzyczasie oczywiście pomagała nie tylko dzieciom, pomagała wszystkim, którzy to potrzebują. I pani Wanda robi to nadal. Wspiera kobiety w walce o prawa, nadal pomaga matkom niepełnosprawnych, wspiera wolne sądy, domaga się przestrzegania prawa, konstytucji, upomina się o pomoc dla Ukrainy. I teraz popatrzcie na tą wagę Ozyrysa. I co widzicie? Nic. Nic, bo ta waga się załamała. Ona pękła pod ciężarem tego dobra. Pani Wanda, ja też kocham ten starożytny. Drodzy państwo, Wanda Traczyk-Stawska, Pączek, Błyskawica.
mama, babcia, prababcia, nas wszystkich. Dziękujemy bardzo. Brawa dla pani Wandy. Brawa dla pani Wandy. Zapraszamy panią, pani Wando. Jakby pani zechciała tutaj zająć miejsce w tym momencie jeszcze grupę, to jeszcze potrwa chwilę. Proszę sobie usiąść tak na chwilę. Nie, nie jest pani taka gruba, nie. Ale zapraszamy na to centralne miejsce. Na to centralne miejsce proszę usiąść, ponieważ mamy jeszcze dalszą część. Tu jest. Inga, to jest. Dobrze. Jeżeli pani pozwoli, to odsłonimy panią troszeczkę tak, żeby było. Jest bezpiecznie. Nie zabieram. Nie zabieram. Szanowni Państwo, jest taka, nie wiem, gdzie ja mam się ukryć, że się wzbudza nam dźwięk. Jest taka nagroda, którą pierwszą taką nagrodę w tej formie, że ja wymienię mikrofon. I chyba może troszkę lepiej. Jest taka nagroda, którą dostał ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich. Pan Adam Bodnar. Troszeczkę ją, że tak powiem, podrasowaliśmy specjalnie dla pani, pani Wando, żeby wyglądała i ładniej, i żeby miała już swoją stałą nazwę. Nie będziemy jej wręczać systematycznie co roku. Jak będzie, jak poczujemy jako fundacja, że trzeba ją przeznaczyć komuś dwa razy w roku, zrobimy to dwa albo trzy. A jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to w ogóle nie damy nikomu. Oczywiście, a dowiecie się wszystkiego z uchwały, którą podjęliśmy w ramach fundacji. Pani Wanda, uchwałą Fundacji Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z dnia 13 kwietnia 2023 roku Rada Fundacji, Rada Programowa oraz Zarząd Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych wyrażają szacunek, podziw i wdzięczność dla pani Wandy Draczyk-Stawskiej, żołnierza Armii Krajowej, bohaterki Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, nauczycielki, przez całe życie niestrudzenie walczącej o zachowanie pamięci o poległych powstańcach Warszawy oraz poszanowanie godności każdego człowieka. Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych jest niezmiernie wdzięczna za zaangażowanie w obronę naszych wspólnych wartości, a przede wszystkim praw zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy dumni, że nasze przedsięwzięcia wspiera tak prawa, odważna i nieustępliwa osoba. Dzięki niej czujemy się silniejsi i mocno zmotywowani do działania. Biorąc pod uwagę powyższe, przyznajemy pani Wandzie Draczyk-Stawskiej statuetkę symbolizującą kamienne ulice, którymi ludzie walczący o należne im prawa obywatelskie często zmuszeni są wydobywać swoje ścieżki. Pani Wanda Draczyk-Stawska jest dla nas niedoścignionym wzorem tej obecnie trudnej i koniecznej walce. Przyznając niniejszą statuetkę, pragniemy wyrazić podziw i uznanie dla jej nieubłagalnej postawy za wspieranie rozwoju, świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez obie rady oraz zarząd.
kochani moi. Robię to, co należy do mnie. Bo nic nie dało. A przysięgę składałam podwójną. Jako harcerka i jako żołnierz. Że do końca swojego życia będę służyć temu krajowi. Wszystkim, przede wszystkim wszystkim, którzy w tym kraju żyją. Dla was wszystkich mam jedną wielką wiadomość. Wy jesteście tymi najważniejszymi, którzy decydują o tym, czy Polska jest wolna, czy nie wolna. Czy w Polsce da się żyć, czy nie da. To, co się dzieje w tej chwili, jest czymś, co każdemu z nas, powstańców, bicie z kauzy. My walczyliśmy z faszyzmem. My walczyliśmy po to, żeby nikt na świecie nie mógł powiedzieć, jestem ponad człowiek. Jestem więcej niż człowiek. Wszyscy ludzie są mali. My Niemcy jesteśmy übermenschy. I ta idea spowodowała, że muszą się wstydzić do końca świata. Bo nikt im tego nie zapomnie, co się stało. Co wywołała ta wojna? To się stało i nie przestaje być w pamięci ludzi. To, co się stało z Żydami. To, co się stało z ludnością cywilną Warszawy w czasie powstania. Jest nie do zapomnienia. Można nawet wybaczyć, ale zapomnieć się nie da. Bo Niemcy są naszym najbliższym sąsiadem. I my musimy umieć z nimi rozmawiać. Bo mamy ten sam problem. Jeśli Rosja wygra z Ukrainą, to najpierw my, potem oni. I myślę, że już to rozumieją. Że dotarło do nich. I dlatego tak bardzo jestem szczęśliwa, że jeszcze żyję i mogłam cokolwiek zrobić, żeby działać na tym polu także. Że próbuję z Niemcami się dogadać, żeby oni rozumieli, że my możemy im wybaczyć, ale zapomnieć się nie da. I nigdy nie wolno wrócić do tamtego, co było. Do tego, że ktoś jest ponad człowiekiem. Że jakaś partia daje innym obywatelom hasło, że ta partia jest najważniejsza, bo oni są übermenschy. Takiej partii nie wolno nigdzie zarejestrować. Z taką partią trzeba walczyć, żeby nikt, nigdy, a szczególnie nasze dzieci, nie próbowały do takiej partii się dostać. A znów się odradza. A znów się odradza. Zaproszono do Polski Le Pen. Wiecie, jak to bolało nas, powstańców. I to gdzie jeszcze? Do łazienek królewskich. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z hojną Robertem.
specjalną dedykacją dla pani Wandy Plaszyk. Pozostaje z okazji przygapiony. Jeszcze wiosenna deszcze, obudzoną zieloną jeszcze. Zimowe śmiecie, melodii, pawią, pustoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze rok nam się pali. Jeszcze się nam pochłoną, cicho na zęby zaszali. Nie możemy być w kłopocie, a nam płaczy nie, jeszcze nie. To nie nie masz myśli w końcu, nie nam jednym świetlej. Ważny choć raz w miesiącu, więcej prawdą nadziei. Kiedy serca na ruczniku, woli drewna samotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Tylko nie ulegajmy przewczesnym niespokojom, bądźmy tak stare grube, duże strata się nie boją. Jeszcze zielone gramy, choć stronnie jedna siwa, jeszcze tu będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która chyba śmie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, ta nam nie spiła, jeszcze nie. Na strychu każdy klei koła, na strychła. Jeśli pomyli kar, to nieraz już trudno, jakby to biało drogo, drogi jeszcze raz potrudno. Jeszcze zielone gramy, to życie nam to wspiera. Gramy w nim swoje role, na duszy styl bez skupcera. Pewniejszy sztuka gramy, lecz w tej to się skończy źle. Jeszcze nie, długo nie. Ah!
Dziękujemy Wam bardzo. Pani Wanda, rozumiem, wstała, żeby podziękować. No tak, słuchajcie, tak, no to to działa chyba w mojej stronie, bo pani Wanda również i łzy w oczach, więc... No brawa, no brawa dla mnie. Słuchajcie, no brawa. Oczywiście, że brawa. To był, jak się słusznie domyślacie, zespół Feria z Choszczna, grupa fantastycznych, cudownych, młodych ludzi, którzy swoim entuzjazmem zarażają wszystko i wszystkim wokół. Tak, my musimy przechodzić dalej, drodzy Państwo, ponieważ spotkaliśmy się tutaj po to, żeby mówić o tym, jak mamy, co mamy zrobić, żeby zawalczyć o naszą przyszłość. Już za chwilę rozpoczniemy panel Zaangażowanie obywateli w wyborach w 2023 roku. Jak, kiedy, z kim? Prosimy o zajęcie miejsc. Dostajesz znaki? Tak. To proszę. Podpis. Od naszego... Słuchajcie, mamy nowy sposób, zobaczymy teraz. Włodek Cienka, który obsługuje całe nagłośnienie, ma wyrobił sobie sposób na porozumiewanie się z Kingą, czyli rzucanie w nią takimi... Ale działa. Najważniejsze, że działa. Komunikacja jest zachowana. Szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszego panelu. Ten panel będzie moderować osoba, której zaangażowanie w sprawy społeczne, to ile energii swojej poświęca, ile pasji swoich poświęca, chyba nie ma sobie równych. To jest osoba, która nie tylko jest fundatorem, ale również prezesem Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych i również człowiek, który wymyśla co chwileczkę nowe rzeczy, tak cudowne jak na przykład turny konstytucja. I ponieważ jestem w zarządzie, ja wiem, że... Podwyżki nie będzie, już wystarczy. O nie. No nie. W każdym razie tych pomysłów jest mnóstwo. Absolutnie czekajcie, spodziewajcie się niespodziewanego, dlatego że coraz większy ma apetyt na to, żeby uczyć i również zarażać demokracją, konstytucją, praworządnością, godnością człowieka. Robert Hojder. Wow. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Ponieważ jak sami sprzyjaliście mam władzę i ją teraz zamierzam wykorzystać. O, witam teraz w Bóg-u. Słuchajcie, drodzy Państwo, ponieważ pani Wanda nas opuszcza, wraca już do domu. Wszyscy rozumiemy, zbiera siły na kolejne działanie. Więc teraz jeszcze dwa słowa od pani Wandy na pożegnanie z Wami. Pani Wandę zapraszam serdecznie. Tutaj, jeżeli mogę prosić, ja przytrzymam mikrofon. Proszę bardzo. Chciałam Wam najserdeczniej podziękować za to, że rozumiecie, jaką wartością jest konstytucja. I że wspieracie Roberta, że on może jechać przez Polskę od miasteczka do miasteczka i mówić tym ludziom, ile praw, jakich praw, jakich obowiązków zawiera konstytucja dla każdego obywatela. I że ta konstytucja jest jeszcze naszą jedyną nadzieją na odzyskanie niepodległości i życie w kraju, gdzie będzie wszystko tak, jak zagłosujemy, więc zanim zagłosujecie, pomyślcie, żeby wybrać ludzi, którzy będą normalni. I będą umieli pamiętać o tym, że każdy obywatel ma swoje prawa i obowiązki. I potrafią tą konstytucję wprowadzić do szkół, żeby dzieci od 6 klasy poznawały polską konstytucję i żeby umiały z niej korzystać. Dziękuję Wam za to, że mogłam przyjść i Was widzieć. I tak się cieszę,
że Robert ma ludzi, którzy rozumieją, co on robi. On budzi Polskę, tą najbardziej prymitywną. Przypomina im, że mają skarb, którym jest konstytucja. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Wandzie. Dziękujemy bardzo za obecność. Brawa, brawa, brawa. Zrobicie proszę tam przejście, bo chcę, żeby było wygodnie, wygodnie być. A my przechodzimy dalej do kolejnej części, drodzy, ponieważ... Brawa, jeszcze to pożegnajmy brawami panią Wandę, zanim wyjdzie. Ale to zróbmy na zewnątrz, dobrze? To proszę tam na zrobić. Bo czas niestety jest nieubłagany. Niestety musimy, mamy do wypełnienia pewne rzeczy, które no, pozebraliśmy się tutaj, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć, prawda, merytorycznego. Zobaczcie, ja krawat zdjąłem nie dlatego, że jest gorąco, nie dlatego, że brak szacunku, tylko po prostu dlatego, że bierzemy się do roboty. Teraz trzeba wziąć się do roboty. Wszystko jest pięknie, fajnie. Zatem zapraszam panelistów na ten panel, który właśnie rozpoczynamy. Panel bardzo merytoryczny i zapraszam pani Zofia Rutkiewicz, Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Czy jest z nami? Zapraszamy serdecznie. Pani prezes zarządu, zapraszam na miejsce. Pan Michał Leśniak z KOD-u, Kongres Obywatelski, tak jest. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, ale coś nie pasowało KOD. Komitet Obrony Demokracji, bardzo proszę. Pani Róża Rzepińska, Stowarzyszenie 61, ostatnio bardzo rozchwytywana przez media publiczne. Tam na stoliku nie będzie wygodnie, tutaj zapraszamy. Tak. No i jeszcze poprosimy Marcina Skubiszewskiego, Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze, człowiek pracy, pan prezes, panie prezesie, proszę bardzo, na środku. I też Małgorzata, gdzie jest Małgorzata? Chodź, Małgorzata Hallewel, współtwórczyni polonijnego projektu Wielkiej Brytanii, Polonia głosuje. Zapraszamy. To ona ostatnio nawiedza na was, nas w TVN-ie z informacjami. Może tutaj dacie sobie radę? Fajnie. Drodzy, teraz ta część, ja ją będę moderować. Pozwólcie, że wprowadzę. Mamy 8 minut dla każdego z was. Musimy się bardzo spreszczać, ale informacja dla was wszystkich tutaj obecnych. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, jeżeli będziecie chcieli podjąć współpracę, mam nadzieję, że tak będzie, albo dowiedzieć się czegoś więcej, żeby u siebie w regionie o tym opowiedzieć, przez cały czas trwania naszego kongresu jest tam salka w korytarzu, która jest przeznaczona do tego, jest to drzwi otwarte, gdzie będziecie mogli podejść, porozmawiać, dowiedzieć się, jak to może wyglądać. Żeby nie przedłużać, jeszcze króciutko tylko wprowadzę, co Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zrobiła do tej pory. Otóż od jesieni ubiegłego roku cały czas pracujemy, tworząc bibliotekę, taką bibliotekę dla ewentualnych pytań i odpowiedzi, co my jako obywatele możemy zrobić dla nadchodzących wyborach. Znajdziecie to na YouTubie. Piszcie Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych i taka biblioteka też jest współtworzona razem z Obserwatorium Wyborczym i my mamy takie spotkania cykliczne Wybory 3 kwadranse. To jest jedna rzecz i tutaj zapraszam. I oczywiście Tour de Konstytucja. Sprawdźcie mapkę na stronie www.tourdekonstytucja. Tam są już miejscowości, gdzie pojedziemy. Możemy się tam spotkać i z nami będą cały czas fachowcy również i prawnicy. Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Juris opracowało tematy spotkań, na których będziemy odpowiadać bardzo konkretnie, co trzeba zrobić, jak trzeba to zrobić. I będą paneliści oczywiście. Przypomnę jeszcze, kto by nie wiedział, że inauguracja startujemy 4 czerwca, jak zawsze, to już jest nasza tradycja, w Buku koło Wielkopolsce. To tyle. Uciąłem sobie troszkę czasu, ale tylko po to, żeby dać go wam ewentualnie więcej. Ja muszę wziąć też swój zegarek, żeby być konsekwentnym. Chcę wam też drodzy powiedzieć, że my się tutaj już znamy, bo spotykamy się też poza
To nie jest nasze pierwsze spotkanie tutaj. Wiemy o sobie sporo, wiemy, co robimy, ale teraz to jest ten czas, żebyście się więcej tego dowiedzieli. No i co? To może zacznijmy, tak będzie fajnie od tej strony. Więc Róża Czeplińska może dobrze. No, ale nie, tutaj my jesteśmy, w ogóle wszystko przewracamy. Czy to jest istotne? Osiem minut, przepraszam, ale będę tego pilnował. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Róża Rzepińska. Nie będę mówić 8 minut, bo pomyślałam sobie, że powiem krócej i jeżeli będą mieć Państwo pytania, to chętnie na nie odpowiem, a poza tym myślę, że możemy razem z kolegami tutaj wejść w jakąś dyskusję. Razem z koleżankami i kolegami z innych organizacji, które zajmują czy edukacją obywatelską, czy prawami człowieka, czy przejrzystością życia publicznego, czy obserwacją wyborczą, powołaliśmy taką nieformalną grupę, sieć współpracy organizacji, których celem jest działanie na rzecz przejrzystych, uczciwych wyborów. Co to znaczy uczciwe wybory? To nie znaczy, że wygrają je jacyś wyobrażeni nasi, tylko uczciwe wybory to te, które będą równe, powszechne, tajne, czyli takie, w wyniku których my po wyjściu z lokalu wyborczego, wszystko jedno, czy będziemy członkami komisji wyborczej, czy będziemy obserwatorami wyborczymi, czy będziemy mężami zaufania, czy po prostu będziemy oddawać głos, będziemy mieć poczucie, że tego dnia ten głos oddaliśmy albo pomogliśmy w tym, żeby on mógł być oddany w sposób godny przede wszystkim. Czyli że będziemy mieć poczucie, że to prawo, które mamy, nie zostało zmarnowane i mieliśmy prawo je wykorzystać w taki sposób, w który nikt nam go po prostu nie ukradł. Chcę tylko powiedzieć, że ta sytuacja, w której jesteśmy, tego braku zaufania do wyborów, ona idzie z dwóch stron. Bo z jednej strony z tej strony, z której mamy wrażenie, że na przykład media publiczne nie funkcjonują w sposób uczciwy, szkalując jednych i nie przedstawiając rzeczywistości kampanii wyborczej i pompując, czy bardzo pozytywnie pokazując drugich, ale idzie też z tej drugiej strony, kiedy my zakładamy, że wybory na pewno będą nieuczciwe. I na przykład, że część z nas zdecyduje, że nie pójdzie zagłosować. Bo po co mam głosować, skoro te wybory i tak będą nieuczciwe? I to jest taki mój pierwszy apel do Państwa, żebyście spróbowali pomyśleć o sobie w tych wyborach i tutaj w tej sali i ci z nas, którzy nas oglądają, za co bardzo dziękuję. O tym, że każdy z nas jest taką osobą, która może pójść do 5 osób i porozmawiać z nimi na temat tego, dlaczego warto ich zagłosować. Że może nie warto straszyć kogoś, tylko pogadać o tym, dlaczego to jest tak ważne, żebym mogła z tego głosu skorzystać. Bo prawo do wyboru jest tym prawem, które jest równe dla nas wszystkich. Niezależnie od naszej płci, miejsca zamieszkania, zasobności portfela, wykształcenia. Liczy się tylko to, że tego dnia wszyscy mamy taki sam dowód osobisty z tym samym prawem, równoważnym. Tego prawa większego nie ma prezes żadnej partii. Dlatego apeluję do Was, żebyście przede wszystkim pogadali, poszukali tych 5 osób. Być może się odważyć, to jest bardzo trudne. To jest trudne się tak wyjść z siebie i nagle rozmawiać o prawach obywatelskich, kiedy w zasadzie rozmawiamy o czym innym. Tworzymy sieć organizacji, które zajmują się wyborami i jeżeli będziecie Państwo zainteresowani w jakikolwiek sposób albo tym działaniem, albo współpracą, albo tym, że chcecie kogoś zaprosić do siebie, do miasta, po to, żeby zrobić spotkanie czy warsztat taki edukacyjny, wyborczy, to na pewno ktoś z tych organizacji tu siedzących, ale również 20 innych przyjedzie, tylko trzeba o tym porozmawiać, jaki temat Państwa interesuje, czy obserwacja wyborów, czy bycie członkiem komisji wyborczej. Moja organizacja zajmuje się co roku, w każdych wyborach i w tych również będzie zajmowała się przyglądaniem temu, kim są i w jaki sposób planują sprawować swój mandat kandydaci, późniejsi posłowie, czyli zadajemy pytania posłom w kluczowych dla Polski kwestiach. To dotyczy zarówno praworządności, jak i stosunku do Unii Europejskiej, ale również praw społecznych,
praw kobiet, klimatu, energetyki, ale również praw emerytalnych, czyli tych wszystkich kwestii, które dla Polaków są ważne. Staramy się, żeby takie kwestionariusze były, służyły nie tylko wyborcom, ale również kandydatom, żeby sobie uświadomili, przed jakim zadaniem stają, kandydując do Sejmu. Będziemy również prowadzili na naszym serwisie marnoprawowiedzieć.pl taki serwis informacyjny dla wyborców o prawach wyborczych, o tym, że będą mijały kolejne terminy, które również dla Was, ale dla Waszych rodzin mogą być z jakiegoś powodu ważne, dlatego że macie na przykład kogoś w rodzinie, kto będzie głosował poza miejscem zamieszkania. I to jest bardzo ważne, żeby tym młodszym wyborcom, którzy nie mieszkają już w naszych miejscowościach, a przeprowadzili się do większych miast, do pracy albo na studia, jest im trudno znaleźć lokal wyborczy i trochę nie uważają, że to jest ważne, żeby im na przykład podpowiedzieć, gdzie, w jaki sposób mogą się dopisać do listy wyborców i w jaki sposób zagłosować. To znaczy nie na kogo, tylko jak sprawić, żeby mieć w ręku to prawo do wyboru. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że my mamy prawo do wyboru. Pytanie, czy chcemy z niego skorzystać. I ostatnia rzecz, którą będziemy robić, to prowadzimy taki serwis informacyjny polityczny dla najmłodszych wyborców w serwisach społecznościowych, z których Państwo w większości nie korzystają, czyli na TikToku, Instagramie i YouTubie, i tam próbujemy pokazać w redakcji, która jest bardzo młoda, jakie są kluczowe sprawy w tej chwili ważne, dlaczego warto się im przyglądać, i pokazujemy, kim są posłowie, również z nimi rozmawiając. Robimy to tym językiem, którym się posługują użytkownicy serwisów społecznościowych. I to jest chyba tyle. Bardzo się cieszę, że będę z Wami wszystkimi współpracowała w tych wyborach. Mam nadzieję, że... O, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, bo my mamy różne style. Każdy z nas w różny sposób mówi, do innej grupy trafia. Czasami to jest drażniące, czasami sobie myślimy, o Boże, o czym on mówi, w ogóle jakim językiem? Nie oceniajmy siebie nawzajem, dlatego że każdy też na tej sali z nas jest inny i do innej osoby trafia. Ale jeżeli dla nas wszystkich wspólnym celem będzie to, żeby wybory właśnie były równe, tajne, uczciwe, to nie będziemy się zastanawiać nad tym, czy ten ktoś trafia do mnie. On być może trafia do tego kogoś innego. Więc spróbujmy w tych wyborach po prostu ze sobą współpracować, nie oceniać się nawzajem i czerpać być może z doświadczenia i wiedzy tych innych, którzy potrafią coś, czego my nie potrafimy, co ja też będę robić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Brawa. Bardzo konkretnie. Dziękuję bardzo. I teraz panią Zofię Ludkiewicz poprosimy. Przypomnę, Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Super jest tutaj być z Wami i czuć tą energię i to, że wszyscy jesteśmy tutaj, bo chcemy coś zrobić. My jako fundacja zajmujemy się obserwacją wyborów już od kilku lat. W moim zespole łącznie obserwowaliśmy wybory w ponad 40 krajach na świecie, więc przyglądamy się tym wyborom jako procesowi. Tutaj rozmawialiśmy z kolegami, z koleżankami. Tak jak Róża powiedziała, każdy z nas trochę patrzy na te wybory w inny sposób. My patrzymy na wybory jako proces, obserwujemy je po to, żeby ten proces udoskonalać. Będziemy to robić niezależnie od tego, kto te wybory parlamentarne wygra, bo robimy to po to, żeby nam wszystkim głosowało się lepiej i żeby każdy mógł zagłosować w jak najprostszy, najbardziej dostępny sposób. Kilka rzeczy, które będziemy robić przez te najbliższe pół roku przed wyborami, to przede wszystkim to, że co robimy już tak naprawdę, i tutaj zapraszam na nasze media społecznościowe, w szczególności na naszego Facebooka. Staramy się tłumaczyć, o co w tych wyborach tak naprawdę chodzi. Mieliśmy na początku tego roku bardzo duże zamieszanie z poprawkami do kodeksu wyborczego. Trochę mamy wrażenie, że no, był jakiś pomysł, nie do końca wiemy skąd się wzięło, nie do końca wiemy jak to będzie w październiku wyglądało. My się staramy opowiadać jak to będzie w praktyce, tłumaczyć, więc przygotowujemy fajne filmiki, infografiki i będziemy to robić, więc jeżeli chcecie, jesteście aktywni w mediach społecznościowych, chcecie takie informacje podawać dalej, to zapraszamy. Można nas też zaprosić, my z przyjemnością przyjedziemy, opowiemy o wyborach, opowiemy co widzieliśmy podczas naszych obserwacji w 2018 roku, w 2020,
jak na te wybory patrzymy. Może rozwijamy trochę waszych pytań czy wątpliwości, tak, bo wysyłamy rzeczywiście obserwatorów w całą Polskę, obserwujemy też wybory za granicą, więc powiedzmy, że mamy jakąś tam większą próbkę tego, jak te wybory w Polsce wyglądają, więc jeżeli chcecie, żebyśmy do was przyjechali, my z przyjemnością to zrobimy z Robertem, ale też z innymi kolegami i koleżankami. Druga rzecz, którą można z nami robić i do której was zapraszam, to jest to, czemu my się będziemy przyglądać w tym roku, bo my jakby patrzymy na obserwację wyborów jako nie tylko na to, co się dzieje w tym dniu głosowania, wtedy, kiedy idziemy do urny, tak? My się będziemy też przyglądać temu, w jakim kontekście prawnym te wybory są organizowane, czyli między innymi właśnie o tych poprawkach do kodeksu, o których już mówiłam, o tym, co się dzieje teraz między innymi w związku z głosowaniem za granicą. Będziemy też właśnie oczywiście przyglądać się temu, jak wygląda dzień głosowania, ale chcielibyśmy się też przyjrzeć i tutaj będziemy potrzebowali waszej pomocy. Temu, czy ta kampania jest równa, czy te wybory będą równe. Będziemy się przyglądać w tym roku temu, jak są wykorzystywane tak zwane środki publiczne, czyli to, co może robić władza centralna, to, co mogą robić samorządy, czy w jakikolwiek sposób wykorzystują te zasoby, które mają, tak, dostęp do spółek Skarbu Państwa, dostęp do telewizji publicznej, nie wiem, dostęp do spółek komunalnych w przypadku samorządów i czy wykorzystują te zasoby do prowadzenia kampanii. My niestety nie jesteśmy wszędzie, dlatego bardzo do was apeluję, żebyście nam w tym pomogli i pomogli nam zobaczyć, czy takie rzeczy w kampanii się będą działy. Można się do nas odezwać właśnie przez media społecznościowe albo mailowo. Można mnie też znaleźć później na korytarzu, jeżeli chcecie porozmawiać. Więc do tego was bardzo serdecznie zapraszam i oczywiście na koniec też zapraszam do obserwowania z nami wyborów. I tutaj myślę, że to też padnie potem i tak naprawdę to, co ja bym chciała powiedzieć, to nieważne, czy pójdziecie obserwować wybory, czy zdecydujecie się być mężem zaufania, czy członkiem komisji wyborczej, ważne, żeby każdy z nas się jakoś zaangażował, poza tym, że tylko pójdzie zagłosować, żeby porozmawiał ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, żeby zorganizował przystanek pod konstytucję, żeby zgłosił się czy na obserwatora, czy na członka komisji, czy na męża zaufania i nieważne, czy będziecie, naprawdę, my tutaj siedzimy jako różne organizacje, ale przede wszystkim wszyscy w tej sali, jakby mamy jeden cel, żeby te wybory były uczciwe i równe, więc nieważne, do kogo z nas się zgłosicie, ważne, żebyście chcieli coś robić, a wiem, że chcecie, i zaangażowali w to różne inne osoby, więc ja oczywiście zapraszam do działania i do bycia z nami jako Fundacja Odpowiedzialna Polityka, ale jesteśmy tutaj wszyscy, żeby wam pokazać, jaki jest wachlarz tych działań, bo naprawdę każdy, tak jak Róża powiedziała, jakby każdy z nas mówi do innej grupy, każdy z nas robi trochę co innego i też każdy z was pewnie ma czas, przestrzeń, ochotę, dostęp, robić trochę inne rzeczy, więc jesteśmy tutaj po to, żeby wam pokazać, jak wy się możecie zaangażować. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, pytania, myślę, że każdego z nas możecie potem znaleźć, czy na korytarzu, czy podczas lunchu. I jesteśmy tutaj dzisiaj dla was. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz Marcin Spiszewski, Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborczych. Zapraszam. Dzień dobry. Jest prezentacja. Czy ją zobaczymy? Zobaczymy. Jeżeli tobie jest wygodniej, chciałbyś widzieć, to możesz usiąść na moje miejsce. Wiesz co? Stać możesz. Spoko sobie stać. Proszę uprzejmie, jak ci wygodnie. Dobrze. Tak, kluczowe hasło dla nas to jest kompletna obserwacja procesu wyborczego i tu jesteśmy dosyć zbieżni z tym, co Zosia powiedziała, bo to nie jest nasz pomysł, to jest pomysł OBWE. Na przykład OBWE, jeżeli jest zaproszona do jakiegoś dziwnego kraju, gdzie są wątpliwości z demokracją, tylko na oglądanie samego głosowania i liczenia głosów, to po prostu odmawiają przyjazdu, bo nie chcą ewentualnie legitymizować czegoś, gdzie oszustwa były przed. I także my tu za tym po prostu idziemy. Można dalej. Kolejny slajd. Hej, można dalej. Kolejny slajd. Hej. Dobrze, więc my
w ogóle początek organizacji to był, to się zaczęło od kampanii wyborczej pani Anny Marii Anders w Suwałkach, po której 5 osób, w tym ja, miało proces, bośmy wytknęli władzom nielegalną kampanię wyborczą. Był proces, tam było 18 rozpraw, 6 instancji. I stąd się, to był 2016 rok, stąd się nasza organizacja wzięła. To był taki początek, można dalej. To jest to, co powiedziałem, staramy się obserwować jak najwięcej aspektów, przy czym nie da się robić wszystkiego. To znaczy, jeżeli mi się uda tu zarekrutować 200 osób dzisiaj, to wtedy zrobimy wszystko. Ale przy tych zasobach, które mamy i tej liczbie ludzi, musimy wybierać. I tak jak Zosia na przykład mówiła, że patrzy na różne lokalne wspomagania kampanii, Zosia się pytała, czy są. Ja już na pytanie, czy, to już odpowiedź znam. Ale udokumentowanie szczegółów jest bardzo ciekawe i z wszystkich zachęcam, żebyście to Zosia mówiły. My się na tym nie koncentrujemy nie dlatego, że nie powinniśmy, tylko dlatego, że po prostu nie dajemy rady zrobić wszystkiego. Nasza koncentracja jest na mediach. Pierwszy punkt to jest nagrywanie mediów publicznych. I to jest również zachowanie dowodów, bo zobaczycie, jeżeli się władza zmieni, jak potem będą mówić, ale nie ma nagrań. Może TVP była uczciwa, a może nieuczciwa, ale nie ma nagrań. To wtedy odpowiedź obserwatorium wyborczego będzie, są nagrania. I to dobrze zabezpieczone, znaczy nikt nam nic nie ukradnie, jest to załatwione jak należy. Więc nagrywanie mediów to jest pierwsze, potem obserwacja mediów, jak już je nagrywamy, to jest w toku cały czas, są różne formy, to ewoluuje. Procedury przed wyborami. W 2020 ja szczególnie pracowałem nad tym, co się dzieje w konsulatach i jestem przekonany, że kilkadziesiąt tysięcy głosów zostało ukradzione tą metodą. Niektórzy twierdzą, że to wystarczyło, żeby odwrócić wynik. Nie, to samo to by nie wystarczyło. Ale to tak w wyniku tego, tak 1/3 to były konsulaty. Tak moja ocena jest. Teraz będziemy patrzeć na pracę okręgowych komisji wyborczych, co jest zazwyczaj niedorobione przez obserwatorów. Komisje okręgowe to są te wyższego rzędu. Listy, no tu wyliczam. I oczywiście ta klasyka, czyli to, co się dzieje w dniu głosowania, też robimy. Ale bardzo się koncentrujemy na innych rzeczach. Proszę dalej. To jest to, co powiedziałem. Czy robimy wszystko? Nie. Przyjdźcie do nas, to zrobimy więcej. Dalej. Teraz tak, drugi punkt, poza kompletną sytuacją, jest szybka reakcja. Bo celem, my nie jesteśmy organizacją naukową, ale raczej, szczerze mówiąc, polityczną, absolutnie nie partyjną, ale polityczną, to znaczy chcemy wywrzeć wpływ na sprawy publiczne. 3 dni różnicy w opracowaniu wyników zmienia wszystko, bo po 3 dniach ludzie stracą zainteresowanie. Dlatego mamy system raportowania bardzo szybki i to jest skopiowane z OBWE również. Bo OBWE, ja nie wiem, kto był na obserwacjach OBWE, tam nawet dawno temu, jak nie było takiej informatyki, jak dziś, to się jeździło do sklepiku z faksami i w ciągu dnia, nie wieczorem, po kolejnej robocie, w ciągu dnia się jeździło, znaczy są szoferzy, się wysyłało szofera do faksu, żeby wysyłał. 3-4 razy dziennie. Już Bogu dzięki, teraz metody są lepsze, mamy specjalny system raportowania, który się nazywa Kobo Toolbox, został zrobiony dla pracy w warunkach trudnych, w obozach uchodźców, w Afryce, w Turcji, no to my to używamy w Polsce. Być może jest to overkill, to znaczy być może nie, można było mieć gorszy system, ale on jest świetny, działa. Teraz tak, raport główny robimy tak jak OBWE w poniedziałek po wyborach, przy czym w tej chwili mamy coś, co się nazywa seminarium statystyczne nasze wewnętrzne, ale zapraszam każdego zainteresowanego, żeby ten raport robić jeszcze szybciej, no bo jak spływają dane, jeżeli metodologię można opracować zanim spłyną dane, więc włączymy dane plus metodologia, raport powinien być gotowy natychmiast, albo mieć różne wersje, na przykład o 6 rano w poniedziałek mamy wersję raportu, nie do końca kompletną, ale mamy, o 8 rano mamy lepszą, a o 16 to już po prostu genialną. I to już było, ale teraz będzie jeszcze lepsze, nad tym pracujemy. A co do mediów i tych innych rzeczy, to przed wyborami. Można dalej? Dziękuję. Teraz tak, to jest bardzo ważne, to nie tylko dowiedzieć się, jak jest, bo my często z góry wiemy, bo te rzeczy są powtarzalne. Reagować. I teraz tak, jest kilka typów reakcji.
Tu napisałem, co tam robimy, skargi do Trybunałów Międzynarodowych czy do Parlamentu Europejskiego. Te rzeczy są w toku, my je robimy, ile się da. Mój apel, widzę jednego polityka na sali, może za mało widzę. Mój apel jest do polityków, współpracujcie z nami. Dlatego, że my jesteśmy organizacją raczej ekspercką, my robimy roboty. My, ludzie z Obserwatorium Wyborczego, nie kandydują, nie pociągają tłumów. Ja kiedyś zrobiłem demonstrację, no to 30 osób było i tak dalej. Więc, a innym razem 15. Więc chodzi o to, mówię do wszystkich polityków, zarówno do kolegi, który jest tu, senatora, jak i do wszystkich, którzy może nas słuchają. Słuchajcie, współpracujcie z nami, bo my wam damy wsad, my wam damy konkretną, merytoryczną informację. Wy możecie to puścić na całą Polskę, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja wam powiem, my mamy Twittera, tweety, które wysyłamy, kiedy czasem widzę, ale ten tweet poszedł. Bardzo proste, bo politycy go przesłali dalej. Jak politycy poszli na tweet, to ma bardzo dużo, tylko bez polityków to ma 4000. Można dalej. Więc tak, co robimy? Szkolenia. W tej chwili mamy serię szkoleń wideo w toku. Pisanie podręczników jest trochę bardziej do tyłu, ale jeszcze zostało pół roku i będzie na czas. Czyli wideo jest pierwsze, podręcznik potem. Wszystko będzie. Czego nam brak? Ludzi. Czyli ja się zwracam do polityków. Współpracujcie z nami, żeby puścić informacje. My wam damy merytorykę konkrety. Wy, politycy, zrobicie dobrą formę, bo wy umiecie mówić do ludzi, żeby przekonać i wy macie zasięgi, których my mamy dużo mniejsze. No i do wszystkich. Pomóżcie nam, im więcej nas będzie, tym lepiej zrobimy. Tyle. Jeszcze są jakieś takie zabawowe. My czasami się lubimy się pośmiać też, to znaczy obserwacje mamy różne, czasem bardzo sformalizowane ze statystykami, a czasem takie, gdzie się lubimy pośmiać. Ten tweet właśnie poszedł bardzo szeroko. Ja się dziwiłem, dlaczego ten bardziej idzie, bo było Tusku i jak było Tusku, to ludzie, którzy popierają Tuska, politycy go puścili. Więc ja dałem ten tweet, powiedziałem, o, to jest też numer dwa co do zasięgów, a kolejny, no to po prostu my sobie kpimy z TVP. My czasem kpimy. Aha, jeśli chodzi o jakieś takie zasady neutralności, tutaj Zosia zapewne będzie mówiła o pewnych zasadach neutralności. My uważamy, że współpracować z partiami można, że na przykład jeżeli ktoś chce mieć papiery, męża zaufania komitetu, ale współpracować z nami w takiej czy innej formie, czy wręcz składać raporty do nas, ja mówię proszę bardzo. Być może Zosia by powiedziała, że nie, bo macie inne zasady. My po prostu odbiliśmy od tego pewnego puryzmu, który istnieje, istnieją pewne zasady, nazwijmy to etyki obserwatorów, myśmy od tego odbili, bo one są nie dość realistyczne. To znaczy często ludzie, którzy są bliscy jakiejś partii, tak naprawdę, jak się z nimi porozmawiają, mają na sercu interes publiczny. Tylko uważają, że dana partia jest najlepsza, słusznie lub nie. Marcinie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, chciałem Marcina pochwalić, bo Marcin potrafi się naprawdę rozhuśtać ze swoim tematem. Czuję plusy, jak to się mówi, jak poleci, ale pięknie w czasie, no, bo jestem zaskoczony. Nie wiem, co chodzi. Ja też. To mi się nigdy nie udaje. Też. Dobrze, drodzy. No i wszyscy, jak wiecie, jesteśmy przejęci tym, jak wybory będą wyglądały przecież za granicą. Tak, nasza Polonia, która mieszka i żyje za granicą. To są, naprawdę jesteście nam bliscy, mnie i sercu i ze zmartwieniem patrzymy na to. Małgosia z Londynu, Małgosiu, opowiedz proszę, jak to u was wygląda, z czym się mierzycie. Zapraszam cię serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, ja się przedstawię. No, dzień dobry, Małgorzata Harlow. Jestem z organizacji Polonia Głosuje, organizacji, która powstała w 2019 roku, chwilę przed wyborami parlamentarnymi, powstała w odpowiedzi na, po pierwsze, na bardzo niską frekwencję, historycznie niską frekwencję wśród polonijnych wyborców. Powstała w odpowiedzi na przekonanie, że politykom jednak i przede wszystkim zależy na wyborcach, więc jeżeli my jako grupa nie będziemy widziani jako wyborcy, to zawsze się będzie na nas próbowało zaoszczędzić albo nas pominąć i okazuje się, że mieliśmy rację, biorąc pod uwagę sposób organizacji wyborów. Powstała też w odpowiedzi na, wydaje mi się, takiej wewnętrznej naszej, żeby pomóc
prostu, żeby pomóc, żeby zadziałać na naszym własnym terenie, żeby pomóc demokracji. Powstała, ponieważ dziewczyny, z którymi tworzymy Polonia Głosuje, są z różnych organizacji, mają kilka lat, miały już wtedy kilka lat doświadczeń i chciałyśmy wejść poza bańki, w których poszczególne organizacje się pozamykały i stworzyć coś dla wszystkich. Koncentrujemy się na organizacji kampanii informacyjnych, profrekwencyjnych. Samą formułę wypracowałyśmy właściwie w trakcie działania, w trakcie pierwszej kampanii. Chodzi nam o to, żeby zachęcić jak najszerszą ilość osób mieszkających za granicą do udziału w wyborach i żeby głosowali mądrze. Żeby głosowali mądrze, dlatego bardzo koncentrujemy się na przedstawianiu faktów. Nie chcemy walki na opinię. Widziałyśmy, obserwowałyśmy z daleka, co się dzieje, kiedy ludzie walczą na opinię, a nikt tak naprawdę nie chce zweryfikować faktów. Ja na przykład bardzo często zastrzegam sobie prawo do nieposiadania opinii, kiedy nie jestem w stanie zweryfikować, kto tak naprawdę ma rację i co tam się tak naprawdę stało. Więc tego się przestrzegamy. Trzymamy się faktów, trzymamy się statystyk, trzymamy się raportów międzynarodowych, krajowych, rankingów. Nawet jeżeli trzeba, to sprawdzamy, co dane ministerstwa, jakie raporty wypuszczają. Czytamy programy wyborcze. Słuchajcie, czytamy programy wyborcze i streszczamy je na potrzeby wyborców i streszczamy je zagadnieniami, które dla wyborców są najważniejsze. Czyli jeżeli na przykład weźmiemy kwestię ochrony środowiska, przeczesujemy się przez wszystkie karty programów wyborczych i pokazujemy, który komitet co na dany temat konkretnie ma do powiedzenia, do zaoferowania wyborcom. Taka jest nasza formuła. W tym roku miałyśmy, zresztą dalej mamy, to nie są plany porzucone, chciałyśmy wejść po szersze grono wyborców, chciałyśmy wejść po wyborców w wielu krajach europejskich. Natomiast kolejny raz nasza kampania została troszeczkę przerzucona na inne tory, a oczywiście wynika to po raz kolejny z kwestii organizacji wyborów. W 2020 roku ledwo ruszyłyśmy z kampanią, musiałyśmy apelować o przełożenie daty wyborów, ponieważ proponowana data majowa kompletnie wykluczała wszystkich za granicą z udziału w wyborach, więc była to bardzo chaotyczna kampania. W tym roku miałyśmy nadzieję, że będzie to nieco bardziej usystematyzowane, zaplanujemy, będziemy szły zgodnie z planem, no i wyszło jak wyszło. Postanowiłyśmy przeliczyć głosy według nowej zaproponowanej metody. No i okazało się, że przy historycznie największych komisjach wyborczych, które powstają za granicą, przy obecnej metodzie i limicie 24 godzin, nie damy rady, po prostu. I podzieliłyśmy się tymi wynikami. Zresztą nie robiłyśmy tego sami, ja tutaj chciałam podkreślić, brali udział w eksperymencie działacze różnych zaprzyjaźnionych organizacji. Wszyscy doświadczeni pracą w komisjach wyborczych. Ja osobiście pracowałam w Komisji Wyborczej w Londynie dwukrotnie jako przewodnicząca. Za pierwszym razem, jak się zgłosiłam do pracy jako przewodnicząca, wpoczyłam totalnie na głęboką wodę, bo nie miałam żadnego doświadczenia. Natomiast miałam bardzo głębokie przekonanie, że bez mojego podpisu żaden raport nie wyjdzie. I w ciągu zaledwie paru dni dokształciłam się, douczyłam się wszystkiego, co mi było potrzebne, żeby tę funkcję wykonać. Więc to jest też taka uwaga, nie bójmy się, naprawdę. To jest do opanowania, wystarczy umiejętność czytania i robienia notatek i można prowadzić pracę komisji. Ale to tak jest, mała dygresja. Co robimy dalej? Mamy oczywiście, mówiłam, plany kampanijne. Chcemy sięgnąć po większą liczbę wyborców, ale znowu musimy się zaangażować po pierwsze w obronę naszych praw, ale po drugie, no najprawdopodobniej znowu będziemy pomagać państwu czy organom państwa odpowiedzialnym za organizację wyborów, samej organizacji. Ale mamy w tym doświadczenie. W 2020 roku, kiedy spadły na nas wybory kopertowe, kiedy terminy bardzo działały przeciwko nam, byliśmy świadkami, ja bym to nazwała, pospolitego ruszenia wśród Polonii. Ja jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłam. Słuchajcie, były takie grupy, które, ja nie pamiętam krajów dokładnie, wiem, że na pewno była Ameryka Południowa, gdzie wyborcy z jednego kraju, w którym nie było konsulatu, zbierali się,
wyszukiwali przez media społecznościowe, zbierali pakiety wyborcze, kupowali bilet lotniczy, żeby w czasach pandemii, to nie było takie proste, żeby sobie podróżować, pojechać do drugiego kraju i dostarczyć wybory do konsulatu na czas. I takich akcji było mnóstwo. Ich było tak dużo, że naprawdę uciekły uwadze, bo myśmy się tym dzielili oczywiście w różnych grupach, mediach, radziliśmy sobie, ale było naprawdę niesamowite pospolite ruszenie i dzięki temu tyle tych głosów udało się oddać. Bo gdybyśmy w tym momencie polegali tylko i wyłącznie na instytucjach, na poczcie działającej tak mniej naszej, no to tych głosów z zagranicy byłoby dużo, dużo, dużo mniej. Ja w ogóle skorzystam z okazji i bardzo podziękuję Robertowi. Robert jest takim prawdziwym demokratą, który zaprosił Polonię do udziału w ogóle w dyskusji na temat wyborów, na temat praw. Nie wiem, dlaczego tak wyszło, historyczne przyczyny, nie wiem, że jesteśmy tą grupą wyborców, która nie tylko musi sobie wybory trochę organizować, walczyć o prawa, ale niejako ciągle udowadniać, że nie wiem, potrafimy dokonywać mądrych wyborów i że ten wybór nam się należy. Także ja jestem no, właściwie bardzo wzruszona tym, że tutaj jestem i mogę się z wami wszystkimi tym podzielić, bo pomimo tego, że działamy na odległość, działamy w wielu krajach, jesteśmy rozproszeni, to ciągle działamy w tym samym celu i w tej samej sprawie i dla demokracji. Także bardzo się cieszę, że tu jestem. Nie wiem, jak możemy pomóc, poza tym, że będziemy mobilizować maksymalną liczbę osób myślących podobnie, prodemokratycznie, żeby maksymalną liczbę głosów dla Polski zebrać we wszystkich komisjach zagranicznych. Taki jest nasz cel. Ja mam nadzieję tutaj nawiązać współpracę, bo wiem z doświadczenia, że dodatkowe szkolenia, zwłaszcza dla obserwatorów społecznych, się przydadzą polonijnym osobom zainteresowanym. Mieliśmy bardzo dużo obserwatorów społecznych w ostatnich wyborach, ale niestety oni nie specjalnie wiedzieli, co mi robią. Do tego stopnia, że ja jako przewodnicząca komisji musiałam ich momentami wyciągać na korytarz i powiedzieć, słuchaj, tu powinieneś patrzeć, tak? Na to powinieneś zwrócić uwagę. Nawet nie siedź tam, tylko usiądź tu, nie? Będziesz miał lepszy widok. Były takie... Także tak, na pewno przeszkolenie obserwatorów nam się przyda i mam nadzieję, że tutaj możemy liczyć na waszą pomoc. Natomiast jeżeli my w czymkolwiek możemy pomóc, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawa dla... Nie wiem, czy zauważyliście, Małgorzata w pierwszej części swojej wypowiedzi mówiła myśmy zrobiłyśmy, potem przechodziła w formę zrobiliśmy, ale ja wiem, dlaczego myśmy. Wstańcie, zobaczcie, z kim przyjechała do nas, no dziewczyny, pokażcie się, prosto z Londynu, przecież nie sama Małgorzata przyjechała. Olimpia! No pokażcie się, tak, zobaczcie, jaka ekipa przyjechała. Nie ma żadnego faceta, ale zapewniam was, bo miałem tę możliwość, byłem w Londynie, rozmawiałem, tam się poznaliśmy bliżej. Są bardzo prężni mężczyźni, którzy działają i współpracują razem z dziewczynami. Coś tam takiego było. Przechodzimy dalej, czyli Komitet Obrony Demokracji w tej chwili przed nami, wiemy. Słyszymy, co się dzieje, jak pracujecie. Dalej już nie zabieram czasu. Michał Leśniak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu za obecność i chciałem opowiedzieć o tym, co my jako KOD robimy, jako Obywatelska Kontrola Wyborów robimy dla demokracji. Następny slajd, proszę. Tu jest napisane. To, co się dzieje, to jest definicja naszej pracy. Jako aktywni obywatele weryfikujemy sposób przeprowadzenia i wyniki wyborów niezależnie od oficjalnego państwowego systemu wyborczego. I tego się trzymamy od 5 lat obserwujemy wybory. Nasza praca ma polegać na tym, że po pierwsze sprawdzamy, czy te wyniki, które są publikowane, są prawdziwe, to znaczy są zgodne z tym, co nasi obserwatorzy przyniosą z komisji.
i sprawdzamy, w jaki sposób te wybory zostały przeprowadzone. To są takie dwie rzeczy, które pilnujemy. Tak jak powiedziałem, pracujemy od 5 lat i w tych wyborach udało nam się zaangażować do współpracy z nami wszystkie partie prodemokratyczne. Dążymy właśnie do efektu synergii, możemy więcej. Tak? No po to, żeby nie było cudów nad urną, konieczne jest kontrola wyborów. Znaczy, nasza praca głównie polega na tym, że my chcemy pokazać, że patrzymy władzy na ręce. Tak, żeby władza nie próbowała na którymkolwiek poziomie, bo ma wszystkie ręce w tej chwili, tak, żeby nie próbowała oszukać, bo my to po prostu zobaczymy i pokażemy czarno na białe. Każdy może nam pomóc. Każdy może nam pomóc i to, co my robimy w tej chwili, to jest właśnie wspólna praca i obserwatoriów, znaczy też my, i partii politycznych. Więc jeżeli ktoś wejdzie na stronę okw.info.pl, to może sobie wybrać tam, czy chce zostać obserwatorem społecznym, czy chce zostać mężem zaufania jakiejś partii, czy chce zostać członkiem komisji jakiejś partii. My dajemy tą możliwość, ponieważ współpracujemy, tak jak powiedziałem, ze wszystkimi partiami demokratycznymi. Tak wygląda główna strona, na której się można zarejestrować. Trzeba tam kliknąć, chce się zarejestrować, podać podstawowe dane na swój temat. Te dane są zapisywane w naszym systemie. Jak widać, mamy i wersję przeglądarkową, i wersję na telefony komórkowe, znaczy tak i tak można pracować. To jest lista partii, które podpisały deklarację i to jest lista partii, które mają już zainstalowane systemy informatyczne. W tej chwili, jak się wejdzie na okw.info.pl, to można kliknąć sobie albo kod, jak się chce być obserwatorem, albo którąkolwiek z tych partii, jak się chce być członkiem komisji albo mężem zaufania i się zarejestrować. Taka jest koncepcja nasza, że wszyscy współpracujemy po to, żeby zebrać dane najlepiej ze wszystkich komisji wyborczych z całego kraju. Tak, w każdej komisji jest ktoś z jakiejś partii. Liczymy na to, że nam te dane wyśle. Tak wygląda formuła rejestracji. No, trzeba wpisać podstawowe dane, imię, nazwisko, e-mail, telefon, kod pocztowy, żebyśmy wiedzieli, gdzie dana osoba może pracować w jednej z tych ról. Jeżeli ci poda kod pocztowy, czy po co on jest podany? Po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie dany człowiek może pracować, gdzie podaje się też promień, w jakim się chce dojść, bo ktoś może dojść tylko na piechotę kilometr, ktoś inny może dojechać 200 km samochodem. Więc to jest też informacja, którą zbieramy od ludzi, żeby nam pokazali, dokąd chcą pojechać, po to, żeby można było wysłać ludzi w takie, powiedzmy, trudniejsze tereny, tak, wiejskie. W dużych miastach jest nie ma kłopotu, ale im dalej od dużego miasta, tym trudniej. Jak wygląda cała procedura? Po zarejestrowaniu osoba, która się zarejestrowała, no, musi się uzbroić w cierpliwość na kontakt ze strony koordynatora. Ten kontakt będzie się odbywał bliżej wyborów, czyli pewnie gdzieś dopiero po wakacjach. Zorganizujemy szkolenia dla obserwatorów, dla członków komisji, dla mężów zaufania, tak żeby oni wszyscy wiedzieli, na czym polega ich praca. Obserwatorzy odbiorą od nas upoważnienia, ale jeżeli ktoś jest członkiem komisji albo mężem zaufania, to musi załatwić ze swoją partią. Głosuje i obserwuje. Na końcu pracy oczekujemy od obserwatorów, od członków komisji, od mężów zaufania, że wpiszą nam wyniki wyborów w swojej komisji do systemu, plus piszą nam informacje o przebiegu wyborów. Dostają wszyscy takie narzędzia. Tak wygląda przykładowa mapa, którą widzi koordynator. Znaczy on widzi, gdzie ma komisje wyborcze, widzi też, czy te komisje są obsadzone, czyli tam na górze jest taka jedna komisja z łapką, bo to jest komisja, której już jest przypisany ktoś, już tam ktoś jest, więc koordynator widzi, gdzie brakuje ludzi. To jest akurat czysta mapa z jednym człowiekiem, który się zgłosił. Dalej, koordynator widzi listę, to pomarańczowe są zasłonięte nazwiska ze względu na narodów. Koordynator widzi listę obserwatorów, którzy są najbliżej danej komisji. Może sobie skontaktować się z taką osobą, która jest najbliższa komisji. Proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie tam jest obsada, tam pod spodem to słabo widać, ale są dwa wpisy. Jeden wpis to jest kod i taki symbol księżyca, drugi wpis to jest nowoczesna i tam jest taki zarys człowieczka. Ten symbol księżyca oznacza, że jest w tej komisji obserwator na noc, znaczy będzie pilnował liczenia głosów,
przy nowoczesnej ten zarys człowieka to jest symbol męża zaufania. To jest informacja, że tam nowoczesna zgłosiła męża zaufania. Takimi informacjami wszystkie partie się zmieniają. Czyli każda partia widzi, czy w danej komisji jest jakiś członek komisji demokratycznej, czy jest jakiś mąż zaufania demokratyczny, czy może jest obserwator. Dzięki temu, jak się wysyła swoich ludzi, to można ich wysłać do tych trudniejszych komisji, do tych, które nie mają jeszcze obsady. Chodzi nam właśnie o to, żeby we wszystkich komisjach byli ludzie, którzy będą pilnowali uczciwości wyborów. Dziękuję. Tak wygląda bardzo ogólnie architektura systemu. Tak, organizacja 1 to jest na przykład kod, który wysyła dwie osoby do komisji. OBS tam jest z prawej strony, dwóch obserwatorów. Na dole mamy organizację 2, to jest jakaś partia polityczna, która wysyła do tej samej komisji członka komisji i męża zaufania. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście każda ta organizacja ma pełne dane o człowieku, tak, imię, nazwisko, e-mail, telefon, ale te dane wysyłane są do centralnego serwera, w którym już nie ma danych osobowych. Tam jest tylko informacja, że w danej komisji jest obserwator, albo w danej komisji jest członek komisji, albo mąż zaufania. Jest też informacja z jakiej organizacji. Tak mówię, wszyscy to widzą. Więc dzięki temu jesteśmy w stanie efektywniej obsadzać te komisje ludźmi. Po to, żeby we wszystkich ktoś pilnował porządku. No, założenie jest takie, że razem jesteśmy w stanie obsadzić ludźmi 100% komisji, że razem jesteśmy w stanie zebrać dane z protokołów ze 100% komisji, tak czy nie później porównać z oficjalnymi danymi PKW. Czy tam gdzieś nie było jakiegoś błędu albo problemu. Oczywiście wierzę w to, że to się wszystko będzie zgadzało i że te błędy, które będą, to będą błędy ludzkie, a nie próby oszusta. Tak może wyglądać raport, tutaj akurat jest wizualizacja głosowania na prezydenta, tam gdzie jest bardziej niebiesko, większość miał Donald Tusk, tam gdzie jest czerwono to Andrzej Duda, widać linki tego typu raporty są. Czas, ale chodzi o co? O, przepraszam, oczywiście chodzi o Rafała Trzaskowskiego, dobrze. To jest kolejny, to jest przykład protokołu, do jakiego wpisuje się wyniki. Bardzo prosta rzecz, że oczekujemy, że właśnie członek komisji obserwator może dokładnie wpisze te kilka danych z wyników. W telefonie można to zrobić bez problemu. Dalej proszę. To jest formularz, w którym zbieramy dane z obserwacji. Ten formularz z jednej strony pokazuje, co ma obserwator zrobić, na co ma zwracać uwagę, na co ma zwracać może ufania uwagę, a z drugiej strony właśnie pozwala nam zebrać informacje, żebyśmy wiedzieli, co się działo i potem możemy zobaczyć na statystyki, czy były problemy w wyborach, czy nie. Generalnie tych problemów nie mamy, czasem się różne dziwne rzeczy zdarzają. I podsumowanie danych, tutaj akurat mamy przykład z Rudy Śląskiej, bo tam już taką obserwację prowadziliśmy, tak, wyniki wyborów. Są, podaliśmy je wcześniej niż PKW. To jest pierwsza tura, proszę jeszcze jeden slajd dalej, druga tura. O, w jednej komisji był błąd. To był nasz błąd, bo obserwator, który wpisywał wyniki, zrobił czeski błąd, pomylił sobie dwie cyferki. Poza tym no, te dane były takie jak PKW. Więc ten system działa i daje bardzo dobre efekty. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o wejście do KW.pl, o rejestrację na tej stronie, jako obserwator albo członek komisji, albo mamy jeszcze chwilkę. Czy ktoś z Was może ma pytanie do tutaj z dostojnych naszych gości? Ja też jestem gość w tej drużynie, bo nie jestem ani lepszy, ani gorszy. Wszyscy patrzymy o to. O, z tyłu. Stanisława, chodź proszę Ciebie do nas tutaj, jeżeli mogę Cię poprosić. Zadaj pytanie, które masz. Proszę, tak, oczywiście, dlatego, że są fachowcy. Stanisława, cześć Wam. Nie wiem, do kogo to pytanie skierować. Marcin, pewnie do Ciebie. Chodzi o taką rzecz. Wiemy, że Warszawa, duże miasta, komisje wyborcze będą obsadzone przez opozycję, bo tak było do tej pory. Natomiast będzie trudność z obsadzeniem tych komisji, szczególnie tych nowych, jakichś tam okręgów, które nowelizacją ustawy miłościwie nam panujący Kaczyński nam zapewnił. I teraz pytanie moje jest takie, przepraszam za długi wstęp. Czy ja na przykład
mogę być członkiem komisji poza swoim miejscem zamieszkania, jestem gotowa pojechać w najbardziej głuchą wieś i być członkiem komisji, bo członek komisji ma naprawdę dużą możliwość obserwacji i działania natychmiast, jeśli coś się dzieje niefajnie. Czy jest taka możliwość? Dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja odpowiem tylko jedno. Chciałam tylko powiedzieć, że brakuje 11% członków komisji brakuje. I to nie są wcale braki w małych miejscowościach, tylko w tych dużych miastach. Nam się wydaje, że Warszawa jest obsadzona, a to w miastach na końcu następuje zaciąg z urzędników, dlatego że obywatele nie zgłaszają się do pracy w komisji. Więc zapraszam panią do pracy w komisji w Warszawie. Tak, to myślę, że Marcin powie o tym, kto w jaki sposób może się zgłosić. Ja też chciałam powiedzieć, że członek komisji organizuje wybory, nie obserwuje, żebyście państwo wiedzieli o tym, że na członku komisji jest najważniejsze zadanie tego, żeby wybory się odbyły i tego się po prostu trzymajmy. I to mamy sprawić, żeby było uczciwe, a kto inny będzie obserwował. Marcin? Dobrze, więc tak, najpierw prawo, potem porady. Prawo jest takie, że można być członkiem komisji w swoim województwie, czyli i tu się moim zdaniem liczy rejestr wyborców, bo są trzy poziomy. Mamy PESEL, czyli zameldowanie na pobyt stały. Potem mamy rejestr wyborców, potem mamy spis wyborców, który jest kompletnie tymczasowy. I to ten pośredni poziom, czyli rejestr wyborców decyduje. Dla większości ludzi w trzech tych spisach jest ten sam adres. Czyli ja jestem gdzieś zameldowany, jest to w PESEL, potem ten sam adres przechodzi do rejestru wyborców, i stąd przechodzi do spisu wyborców. Ale gdyby była różnica, liczy się rejestr, czyli można być członkiem komisji tam, gdzie się jest w rejestrze wyborców, w swoim województwie. Czyli możesz jeździć po całym województwie. Za granicą to jest okręg konsularny zamieszkania. Natomiast jeśli chodzi o funkcję męża zaufania i obserwatora społecznego, nie ma żadnych ograniczeń. Możesz pojechać do Australii albo na Podkarpacie. Teraz liczba, to co powiedziała Róża. Róża powiedziała o ogólnym obsadzeniu członkami komisji, znaczy ich brak. Ale my mamy trochę inną kwestię, a mianowicie, czy jest brak ludzi kompetentnych, bo mogą być ludzie kompletnie złapanki, albo z przyczyn finansowych, bo tam coś dostaje się dietę, albo nie wiadomo dlaczego, bo zostali ubłagani, a tak naprawdę, bo właśnie brakło ludzi, ale naprawdę nie miały o tym pojęcia. Ja chcę, żeby komisja nie tylko miała właśnie skład liczbowy, ale żeby po pierwsze ci ludzie w ogóle cokolwiek rozumieli, a szkolenia dla komisji są zazwyczaj tragiczne. I druga rzecz, żeby ci ludzie byli uczciwi. I tu to nie jest tak łatwo. Teraz, myśmy mieli na tych moich... Marcin, chciałbym, żebyś tylko wziął pod uwagę, że Zofia jeszcze by chciała zabrać głos. Dobrze, więc skracam. Dyskusja, czy lepiej być członkiem komisji, czy obserwatorem, jest dość otwarta. Na moim ostatnim spotkaniu była przewaga mówiąca, bądź raczej obserwatorem. Ja proponuję, ponieważ jestem perwersyjny z natury, proponuję coś takiego. Jeżeli ktoś chce być członkiem komisji, to niech trzyma w kieszeni papiery obserwatora. Ale niech je trzyma w kieszeni i nie pokazuje. Dlatego, że jest przepis bardzo jasno mówiący, kto staje się obserwatorem lub mężem zaufania, automatycznie, czyli jeżeli jest normalny, jesteś członkiem komisji. Jeżeli przewodniczący chce robić wałk, a ciebie zrobi odwiernym, żebyś stał 5 metrów dalej, bo powiedzmy, potrzebny jest odwierny, ty masz to robić i nie widzisz, że są wałki, wtedy wyciągasz papier i mówisz, od tych nie jestem odwiernym, tylko mężem zaufania i patrzę, co wy robicie. Także dziękujemy bardzo. Przepraszam, ale my rozmowy potem zrobimy sobie tam właśnie, po to jest ten pokoik. Zofia, proszę bardzo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie do końca jest tak, jak Marcin powiedział. Można być członkiem komisji w swoim okręgu, nie w swoim województwie. W swoim okręgu. Ale to tutaj te różnice, o których nie ma. W każdym razie jest to jakiś większy teren, tak? Więc, ale faktem jest to, co Róża powiedziała, że rzeczywiście te komisje w miastach nie są obsadzone, więc naprawdę warto. Ja bym, mimo tego, że moja organizacja prowadzi obserwacje, ja bym wszystkim polecała być członkiem komisji,
bo jednak członkowie komisji to są te osoby, które rzeczywiście organizują te wybory i mają wpływ na to, co się dzieje. Więc przede wszystkim członkowie komisji, nam zależy na tym, żeby wszyscy Państwo, czy idziecie na członka komisji, czy na męża zaufania, czy na obserwatora, żebyście wiedzieli, co robicie. Więc my też będziemy wszystkich szkolić. Przede wszystkim wiedza, wiedza, wiedza. Niezależnie w jakiej roli będziecie, róbcie to świadomie. Dobrze, dziękuję. I przepraszam bardzo, ostatnie pytanie, musimy kończyć, bo mamy napięty, tak jak powiedziałem, czas. Pytanie od kogoś, kto do nas napisał, od pani Eweliny Grzeni z internetu. Mam pytanie. Do tej pory brałam udział w każdych po 2015 roku wyborach. W tym roku nie dam rady fizycznie tyle godzin efektywnie. Czy znajdziecie zajęcie dla geriatrii? Na przykład, czy do jednej komisji można przypisać dwóch obserwatorów? Chodzi o zmienność, czyli jedna tylko obecny, jakkolwiek kto, obecny fizycznie na miejscu. To proszę bardzo, może tutaj poprosimy Michała. Już, dobrze. Tak można, to jest najprostsza odpowiedź. Tak robimy, jak oko do początku. Kot miał na początku taki wizerunek geriatryczny, on się zmienia, ale tak, część naszych obserwatorów jest w takim wieku, że no, wiadomo, nie wysiedzą cały dzień. I nasz system też to przewiduje, to znaczy koordynator ma miejsce, żeby zanotować, w jakich godzinach dany obserwator może pracować, mogą się wymieniać. Przepisy mówią, że faktycznie w jednym czasie może być tylko jeden obserwator z jednej organizacji, ale na zmianę mogą być takie rzeczy robimy, także zapraszam do obserwacji. Wyjątkiem jest liczenie głosów. Tak, to tutaj trzeba być od początku do końca. To jest dla tych twardzieli, którzy nie śpią w nocy, tylko pilnują, patrzą na ręce na liczenie głosów. Dziękuję. Dziękuję. Zofia, jeszcze uzupełniająca. Tak, ja absolutnie się zgadzam z Michałem. My tak wszyscy robimy, że jakby jedna organizacja, jeden obserwator w danym momencie, ale jeżeli się chcecie Państwo zmieniać, jak najbardziej to jest możliwe. Ja jeszcze tylko chciałam jedną, nie wiem, czy są to osoby na sali, do których przemawiają dane statystyczne. My robiliśmy ostatnio badania. 40% Polaków nie ufa, że wybory będą uczciwe. Kolejne 20% nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. To jest jeden punkt. Mamy problem, tak? Drugi punkt jest taki. Jest dużo wyższe zaufanie do procesu wyborczego wśród osób, które pełniły rolę członka komisji, obserwatora i męża zaufania i wśród ich rodzin i przyjaciół. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy wszyscy się zaangażowali, bo to się potem jakby, wiecie, ma przełożenie też na naszych znajomych. Więc nie jest tylko jedna osoba, która pójdzie, tylko 5 czy 10. Więc zachęcam. Dziękuję bardzo. Obowiązuje nas dyscyplina czasowa. Ja wiem, że tych pytań jest dużo. Słuchajcie, więc tutaj jest otwarty ring, już widzę, między Zofią a Marcinem. Ten walka będzie odbywać się w tamtym pokoiku dalej. Zapraszam Was do tej rozmowy, ale nie odchodzicie, bo za chwilę będzie bardzo ważne spotkanie również tutaj. Ale jeszcze ostatnie pytanie i krótka odpowiedź ewentualnie. Doświadczenie i byłam członkiem komisji obserwatorem i mężem zaufania. Co zrobić, jak to zwalczyć? Są głosowania rodzinne. Ludzie nie rozumieją tego, że głosowanie jest tajne, że nie idzie rodzina do boksu głosować, tylko jedna osoba. To jest moim zdaniem największy problem, a mąż, żona może wywierać presję. To jest pilnowanie, głosujcie na kogoś. Dla mnie to jest największy problem. Kto podejmuje rękawicę? Róża, bardzo proszę. Ja tutaj będę mówić w imieniu odpowiedzialnej polityki, która zawsze ten temat podejmuje. Słuchajcie, no członek komisji musi zwrócić uwagę, to znaczy powiedzieć w kulturalny sposób, szanowni Państwo, to są wybory indywidualne, uprzejmie proszę o nie głosowanie wspólnie. Rozumiem, co się następnie może wydarzyć. Może się wydarzyć tyle, że spotkamy opór i sytuacja będzie bardzo nieprzyjemna, ale no, to, co musimy zrobić, to po prostu podjąć to działanie przynajmniej, po to też, żeby ta osoba, która jest zmuszana być może do tego, żeby zagłosować wspólnie, w ogóle usłyszała, że ma prawo w ten sposób nie zrobić. Powiem Państwu tylko tyle, że usłyszałam o takiej sytuacji, gdzie kiedy mąż po prostu wziął żonie kartkę i za nią postawił krzyżyk.
Myślę, że można powiedzieć, że tak się po prostu nie robi. Ktoś koledzy chce powiedzieć? Tutaj jest tak. Jak mogę tylko dodać do tego, i właśnie taki jest wpływ obserwatora, że jeżeli obserwator widzi, że człowiek komisji nie zwraca uwagi na to, to podchodzi do przewodniczącego i się go pyta, czy tak powinno być, że cała rodzina wchodzi do kabinki i głosuje razem. I wtedy zwykle taki przewodniczący robi się czerwony i zaczyna zwracać uwagę, i to działa. Po to są obserwatorzy, właśnie po to. Zobaczcie, jak wykorzystują znajomości, widzicie to? Już mnie zaczynają odsyłać, może ja sobie. Zofia Róża, koniec. Robert, zostań spokojnie, potrzebujemy cię tutaj. Członkowie komisji mają tutaj rolę, tak jak powiedziała Róża, obserwatorzy i mężowie zaufania, tak jak powiedział Michał, ale my wszyscy, jakby mówmy o tym przed tym, jak pójdziemy na głosowanie, że tak się nie powinno robić, tak? Była kiedyś taka kampania, zabierz babci dowód. Nie zabieraj babci dowodu, nie zabieraj żonie, nie wiem, matce karty do głosowania. Każdy z nas ma prawo zagłosować tak, jak mu się podoba, bez żadnej presji zewnętrznej. Nawet kobiety. Marcin, bardzo cię proszę. Czy pan gratuluje sucharów? Szanowne kobiety i również mężczyźni mający prawo głosu. Chcę tylko powiedzieć tyle. Te wybory zorganizujemy my. Musi być co najmniej 29 tysięcy komisji wyborczej plus te 6 tysięcy, które są zapowiedziane, że będą, ponieważ będą w mniejszych miejscowościach, w których jest mniej mieszkańców, ale oni również będą mieć miejsca do głosowania. To jest ponad 30 tysięcy miejsc. To oznacza 250, to oznacza 300 tysięcy ludzi, którzy te wybory muszą zorganizować. I to jesteście wy, i to jesteśmy my. I z tym chciałabym, żebyśmy wszyscy wrócili do domu i po prostu zastanowili się, czy jesteśmy w stanie poświęcić te parę tygodni niestety w październiku po to, żeby się nauczyć, a następnie te wybory przeprowadzić. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Brawa. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, posłuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo. I tak, żebym się nie pomylił. Róża Rzepnińska, Stowarzyszenie 61. Zofia Rutkiewicz, Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Marcin Skubiszewski, Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze. Małgorzata Howell, jeżeli dobrze powiedziałem, współtwórczyni polonijnego projektu Wielkiej Brytanii Polonia głosuje. I Michał Leśniak, Komitet Obrony Demokracji. Dziękuję Wam serdecznie. Drodzy, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, jak usłyszeliście, ja już powiedziałem, czas nam się kończy, a tego sformułowania nauczyłem się od Piotra Maślaka, który do nas przyjechał i będzie moderował kolejny punkt. Jeszcze chwileczkę, Piotrze, jeśli zechcesz chwileczkę poczekać. Kolejny panel dyskusyjny, ale zanim. Przychodzą goście wychodzą i w tej chwili pani Anna Przedpolska-Trzeciakowska opuszcza nas. Pożegnajmy panią Annę. Dziękujemy za to, że była pani z nami. Czy chce pani jeszcze się pożegnać? Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. No ja nie będę mogła brać udziału jako obserwatorka, ale na pewno będę musiał w tych wyborach. Już nie powiem wam na kogo. Dziękujemy bardzo. A ramieniem wspiera pani Barbara Siedlicka. Stale na posterunku. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Dużo zdrowia życzymy. Siedzimy, nie wychodzimy, drodzy. Już za chwilę rozpoczniemy panel Powyborczy Parlament. Nasze oczekiwania. Prosimy o zajęcie miejsc. Bardzo Państwa proszę już o zajęcie miejsc. Ja wiem już, że ja nie powinnam siedzieć pod tymi głośnikami, bo ten jest z przerażeniem. Nasz kolejny panel będzie moderował trener biznesu, oświaty i administracji, pasjonat budowania strategii komunikacyjnych, występów publicznych i autoprezentacji, wykładowca Uniwersytetu SWPS, dziennikarz, ale również rockman i redaktor w Radiu Tok FM. Piotr Maślak. Ja jeszcze muszę to powiedzieć. Drodzy Państwo, cały Krótek Konstytucja
kolejny rok będzie wspierany przez Radio Tok FM. I Piotr zawsze rano zapowiada, słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj przystanek odbędzie się tu i tu, a jutro będzie tam i tam. Słuchajcie, dobra ma ślad. Bardzo dziękuję, że czuję się strasznie oświadczony tym przepięknym wstępem, ale co nie wiedziałem, że tyle różnych aktywności wykonuję. Czasami warto się posłuchać czegoś na swój własny temat. To ja słyszę, że to z, może stąd coś ode mnie, z wszędzie. Tak, szanowni państwo, to jest dla mnie ogromny zaszczyt. Ja w ogóle bardzo dziękuję Robercie. Nie tylko, że podpisuję się pod tym, co wcześniej padło, za to, co robisz, bardzo dziękuję, bo to jest niezwykle ważne. I tu bym poprosił jednak państwa, ja wiem, że to już dzisiaj było, ale o brawa dla Roberta, naprawdę. I oczywiście dla klienta, także dla wszystkich osób, które się w to zaangażowały. Powyborczy parlament, nasze oczekiwania. Tak spróbuję po kolei przedstawić pani doktor Hanna Machińska, znana państwu wszystkim przecież doskonale, wszyscy znani tutaj, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, jest z nami pani Danuta Przewala, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pani Agnieszka Tomasik, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, pan Andrzej Kyra, też nie muszę przedstawiać, bardzo się cieszę, dziękuję państwu, to naprawdę dla mnie dosyć duży zaszczyt. Państwo reprezentujecie różne dyscypliny i to też bardzo ciekawe, bo sztuka, praworządność, prawa człowieka, edukacja, ja reprezentuję dziennikarstwo i media. I mamy godzinę na odpowiedzenie na pytanie, jakie są oczekiwania po wyborach. To nie wiem, czy nie trudniejsze niż sam akt wyborczy. I zanim podzielimy tę skórę na niedźwiedziu, to ja bym chciał zacząć od takiego cytatu klasyka, znanego państwu na pewno, a że klasyków nie wolno cenzurować, nie powinno się, to proszę mi wybaczyć wrażliwe osoby, od razu uprzedzę, ale zacytuję jednak wiernie. To, że jesteśmy w dupie, to jasne, problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać. Stefan Kisielewski w czasach słusznie minionych, znają państwo ten cytat. Jeszcze raz przepraszam. Czy my jako społeczeństwo dzisiaj nie jesteśmy w tym samym miejscu, i czy nie za bardzo zaczęliśmy się tam urządzać tak bardzo, że może nam, ja wiem, że uogólniam, to jest krzywdzące, może się nie chcieć stamtąd wyjść na wybory, bo nie wierzymy, bo tracimy to przekonanie, że cokolwiek można jeszcze zmienić. Od takiego poziomu ogółu chciałbym poprosić panie, pani doktor może, albo pani przewodniczący. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Oprócz tego, że była zastępczyni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tak, rzeczywiście zaczynamy się czuć dobrze, urządzać. Oglądaliśmy obrazy, przecież te obrazy z Izraela, które były tak niesłychane. Właściwie Izrael dał nam przykład, co to znaczy praworządność, jak ludzie bronią praworządności, że praworządność znaczy wiele. No, bardzo przepraszam, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, słuchajcie, praworządność jest kryzysie, dramatycznym kryzysie. Musimy dać swój społeczny, obywatelski głos. Czy wyszlibyśmy, my, społeczeństwo polskie, czy wyszlibyśmy na ulicę? Nie. Jesteśmy wygodni, mamy, właściwie nic takiego się nie dzieje. No, inflacja duża oczywiście, ale można mniej kupować. Jakby nagle te najważniejsze obywatelskie sprawy przestały być dla nas priorytetem. To jest właściwie drama. Europa, zepsute stosunki z Europą. Nie no, w końcu chodzi o suwerenność, prawda, władza wie co czyni. Można podawać tysiące przykładów. Uważam, że jeżeli chodzi o aktywność, świadomość obywatelską dzisiaj jest bardzo, bardzo źle. Także bardzo się boję. Boję się o te wybory. I nie wiem, co należałoby zrobić, żeby ludzi zaktywizować i żeby pokazać, że jesteśmy na bardzo niebezpiecznym zakręcie, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o Polskę w organizacjach międzynarodowych. To jest czas najwyższej troski. Najwyższy. Pani przewodnicząca. Ja aż tak czarno nie widzę.
To znaczy, ja dobrze pamiętam 2017 rok. Jednak bardzo wielu obywateli, którzy wyszli na ulicę, ażeby bronić zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i wolnych sądów, myślę również, że jesteśmy w trochę innym punkcie niż byliśmy na przykład w 1989 roku. Nie tyle, jeżeli chodzi o wiedzę na temat praw i wolności człowieka, bo z tą rzeczywiście nie jest najlepiej, ale jeżeli chodzi o takie czucie w palcach. Myślę, że dla tak zwanego zwykłego szeregowego Polaka, póki co, a zwłaszcza dla młodszego pokolenia, które nie pamięta okresu do 1989 roku, a przynajmniej nie pamięta tylko świadomie, póki co w takim bazowym zestawie praw i wolności człowieka dzieje się nie najgorzej. To znaczy jest to tak, że rzeczywiście media publiczne na przykład zostały przejęte przez władzę i są tubą władzy, że użyję starego określenia, ale można zmienić, prawda? Można oglądać TVN, można pójść na YouTube, można oglądać media z zagranicy. Nie jest to tak opresyjne, jak było wcześniej, jak było do 1989 roku. W związku z powyższym jeszcze tak bardzo nie gniecie. Ja tu cały czas pamiętam akta i natychmiastową reakcję na akta. Pamiętam zakaz zorganizowania marszu równości w Warszawie i w kontrze zorganizowanie jednego z najliczniejszych marszów równości wówczas. Pamiętam zakazy organizowania zgromadzeń i również reakcje. I może jestem niepoprawną optymistką, ale i długodystansowcem, jak każdy działacz na rzecz praw i wolności człowieka, ja wierzę w to, że nas stać na to, żeby zawalczyć o wolność i że w momencie ostatecznej próby Polacy wyjdą na ulicę i zaprotestują, podobnie jak zrobili to obywatele Izraela ostatnio w obronie swoich sądów. Margaret Atwood w swojej książce Pamiętniki Podręcznej umieściła takie zdanie, jak to się stało, że przegapiliśmy ten moment, kiedy jeszcze mogliśmy głośno mówić nie. Więc może nie podzielam pani optymizmu. Pani dyrektor. W szkołach jest tak, jakby ktoś wrzucił bombę i wiecie państwo, co się wtedy dzieje. Pojawia się taki duży krater. Tak wszyscy stoją nad tym kraterem i tak się zastanawiają, co z tym zrobić. No, trzeba to zasypać i tak zasypać, żebyśmy tam nie wpadli z powrotem. Więc ta sytuacja jest w tej chwili bardzo, powiedziałabym, tragiczna, ale też wyspowa. Ponieważ demokracja jest tam, gdzie są ludzie, którzy demokrację kochają. I nie ma demokracji tam, gdzie się ludzie boją. Jeżeli w szkole znajdują się nauczyciele i dyrektorzy, którzy chcą ochronić demokrację i pomagają im w tym rodzice, to się udaje. W Gdańsku to się udaje. Stworzyliśmy pakiet gdańskich lekcji obywatelskich i ponad 50 szkół bardzo intensywnie bierze udział w tej codziennej pracy i w spotkaniach, wielkich wydarzeniach i mniejszych, gdzie nasza młodzież uczestniczy. Mamy już w tej chwili wyniki takie wstępne, co się wydarzyło przez te kilka miesięcy od czasu, kiedy inaugurowaliśmy gdańskie lekcje obywatelskie. Proszę państwa, wzrost kompetencji społecznych jest niebywały, dużo większa świadomość, a przede wszystkim dzieci chodzą z konstytucją i ją cytują, więc to jest cudowny, wspaniały, wymierny przykład, że demokracja jest ważna i potrafią zgłaszać nieprawidłowości, które dzieją się w szkołach. Daje mi to ogromną satysfakcję. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, że tak bardzo dużo od nas teraz zależy.
i spełniło się jedno z wielkich moich marzeń, aby tworzyć powszechne wybory do samorządów uczniowskich w Gdańsku i aby wszyscy uczniowie tego samego dnia szli do wyborów. Bo ja wiem, że za 10 lat w Gdańsku wzrośnie frekwencja wyborcza. Jak się ktoś przyzwyczai, że przez 12 lat tego samego dnia chodzi na wybory, to pójdzie do tych politycznych również. I my tak działamy, to znaczy oddolnie, dobrowolnie, z determinacją, ale to, co będzie za chwilę, po wygranych wyborach, to będzie z tych wysp, trzeba zrobić cały ląd. To pan Andrzej, panie Andrzeju, ja mam wrażenie, ja zacytowałem tutaj Kisiela na początku, ja takie mam wrażenie, że pan to samo, tylko trochę innymi słowami powiedział podczas orów w 22 roku. Jestem on. Tak, ale już bym nie wracał do tego, co kto nazywał. Robert miał też do mnie pewne pretensje, że się nie nagrałem wcześniej i nie zrobiłem takiego, o czym ja będę gadał. Bo ja w gruncie rzeczy troszeczkę tak byłem ciekaw, jakby dokąd dotrzemy. Ale przyszła pomoc z innej strony. Obejrzałem pierwsze, a potem inne odcinki serialu Ekstrapolacja. Ekstrapolacja to jest przewidywanie zdarzeń w nieznanym środowisku na podstawie tych badań, które mamy tutaj. No i to jest jakby przyszłość Ziemi. Nie zaczynamy, pierwszy odcinek jest 36 rok i podejrzewam, że ten film jest zrobiony tak, że wszystkie te ekstrapolacje, czyli przewidywania są jak najbardziej udokumentowane i wszystko razem, bo tam jest wzrasta temperatura i tak dalej, no więc mamy, aż dochodzimy do 80 roku, gdzie wreszcie udało nam się w ostatniej chwili wyrwać z objęć tego właśnie kryzysu klimatycznego. Ktoś wynajduje maszynę do wyładowania dwutlenku węgla. Ale tam w tym odcinku są wiadomości w tym 36 roku, czy 37. I tam, gdzie są pożary, gdzie susze, gdzie zalewa, do tego. A w Europie Polska i Austria mają w dalszym ciągu problem, to było nie tak dawno, z nacjonalizmem. W tym serialu, który opowiada o globalnych zdarzeniach. Teraz widocznie rozumiem, w ramach jakiejś ekstrapolacji wyszło, że my Polacy i Austriacy to są te dwa kraje, które będą w tym nacjonalizmie przewodzić, nie? I będą go używały do załatwiania swoich interesów. Na czym polegają te interesy? No, nacjonalizm, myślę, tak jak patrzę teraz zresztą na to, co się dzieje w Polsce, to jest oderwanie się w ogóle od otoczenia. Nie? Właściwie mamy jednego sojusznika, który jest na drugiej półkuli, którego tak hołubimy, nie? No bo wszyscy miejscowi już spalili po drodze. Węgry są jeszcze. No nie, już nie. Czyli jak gdyby robienie wszystko tak, znaczy jakby urywanie właśnie a propos tego obecności naszej w różnego rodzaju instytucjach, jak jest Polska postrzegana. Polska jest w tej chwili postrzegana właśnie jako zagrożenie, które rodzi ten nacjonalizm, z czego myślę nasi nacjonaliści są bardzo zadowoleni. No i teraz jest taka, no dobra, no skoro w 36 roku Polska jest tym centrum obok Austrii nacjonalizmu, polski, niemiecki, Coś tutaj ciągle nam gra znajomego. No i myślę sobie, to znaczy, jak to wygląda? Jak wygląda szkoła? W takim państwie w 36 roku. Bo widzimy, jak w ciągu 8 lat nastąpiła degradacja i deformacja systemu edukacyjnego na przykład. W związku z tym, co jest w tej szkole? To znaczy, czy ona już jest religijna? Jakiego rodzaju wiedza jest przekazywana? Oraz, co najważniejsze, język. To znaczy zestaw pojęć, w ramach którego się obracamy. W historii mamy cancel na nazwiska, na wydarzenia, które nie są w kanonie potrzebne młodemu człowiekowi. To znaczy on nie usłyszy nazwiska, nie wiem, Wałęsa, czy nie usłyszy nazwiska Mazowiecki, czy nie usłyszy jeszcze innych nazwisk. W związku z tym będą one zupełnie dla niego martwe, bo on się przecież ludzi się nie będzie uczył na pamięć, prawda? Natomiast te nazwiska funkcjonują. Pojęcia, którymi się posługujemy, cały nasz język,
to, co nam dają media i tak dalej, ale to coś tak naprawdę, to co mówiłaś, czyli to, co zaszczepimy w szkole, to w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy pełny w obecnej szkoły rocznik, który kończy pełną szkołę podstawową. Wyobraźmy sobie tego człowieka, który w 15 roku poszedł do pierwszej klasy i teraz ma 15 lat. Dla niego rzeczywistość, ta, którą traktuje i widzi w sposób świadomy, to jest ta rzeczywistość. I ta rzeczywistość jest dla niego normą. W związku z tym to, że się przyzwyczajamy i że to nas jak gdyby satysfakcjonuje, to jest niewyobrażamy sobie innej w ogóle opcji, nie? No to to jest jakby, w związku z tym, wydaje mi się, że w związku z tym jakby trzeba, myśląc o tych wyborach i o tym, najpierw wyobrazić sobie te skalę zniszczeń na różnych polach, między innymi również kultury, nie? Między innymi sztuki. Ja mam taką propozycję konkretną, jeśli chodzi o te. Dlaczego Ministerstwo Kultury i Sztuki stało się Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego? To jest także narzucenie nam pewnej optyki. To znaczy sztuka w ogóle zniknęła z naszych pojęć. Nie? Jak wyciągam konstytucję, to kultura jest tak naprawdę, no może w jednym, dwóch, trzech artykułach. Nie? Właściwie więcej jest kultury w kontekście mniejszości narodowych, nie? Czyli że mniejszości narodowe mają, tak, mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych, instytucji służących ochronie tożsamości religijnej, do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. Tu nie mamy nic na temat, to znaczy jesteśmy, wywodzimy się z tego źródła judeo-chrześcijańskiego albo innego, jak to jest w preambule w tej kolejności skonstruowane. I jakby jesteśmy trochę skazani, nie? Na ten. W związku z tym ja mam wrażenie, że ludzie kultury i sztuki słusznie mają wrażenie, mają takie poczucie, że oni są tak naprawdę piątym kołem uwozu. A teraz o co chodzi? Pan wie, media i tak dalej, ale to wszystko to jest tak naprawdę walka o rząd tusz. Jeżeli mamy, myślę, że trzeba by się zastanowić w tym nowym parlamencie, jeżeli będzie oczywiście, w tym, jaką miejsce zajmują media publiczne, żeby one nie były już tylko mediami, które są spółką Skarbu Państwa czy coś jeszcze, tylko trzeba być może inaczej to nowocześnie dzisiaj i w ogóle patrząc na środki masowego przekazu, zastanowić się, jak te sprawę ugryźć. Natomiast myślę, że taką konkretną rzeczą jest stworzenie rzeczywiście pracy, które nawet w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego pracowało, czyli nad statusem artysty zawodowego. Już kończę, bo to jest konkretna rzecz. Artysta zawodowy, czyli ktoś, kto ma, nie wiem, coś w rodzaju KRUS-u. Panie Andrzeju, bo ja za chwilę dopytam o to, chciałem tylko wstępnie, jak się tam urządzamy. Ja to widzę, że w tej pierwszej turze była taka... Nie. To właśnie jak się urządzamy tam, to było to pytanie. Pan tam nas urządził do 2070 roku, mam nadzieję, że to jednak krócej potrwa i że wcześniej się wydobędziemy z tego miejsca, o którym Kisielewski tak obrazowo mówił, ale chciałbym, żebyśmy jednak... Mamy wybory. Podzielmy skórę teraz na niedźwiedzi, tak? To jest ten moment. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tych oczekiwań, najpierw od praworządności, jeżeli pani pozwoli. Czyli czy da się w jedną kadencję, na przykład jedną kadencję. Teoretycznie, jeżeli będą to wybory, w którym opozycja demokratyczna odzyska wpływ na władzę w Polsce. Czy da się w jedną kadencję przywrócić praworządność i to, co nazywamy demokratycznym państwem prawa w Polsce? Na ten temat będzie cały czwarty panel tutaj na ale rozmawiamy o tym, co będzie po wyborach. Ja rozumiem. Natomiast ja się zastanawiałam, czego ja oczekuję od tego parlamentu. I spróbuję tego nowego parlamentu. I spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Oczekuję bardzo dużo, ale ujęłam to w takich trzech punktach, a właściwie czterech. Przede wszystkim oczekuję szacunku. Szacunku do każdego z nas. Szacunku do każdego z nas i szacunku dla Polski.
I tu mi pani Wanda Traczyk-Stawska podpowiedziała jeden ważny element. Otóż ja oczekuję, by każdy z wybranych członków parlamentu pamiętał o przysiędze, którą złoży na początku kadencji. Że będzie działał dla dobra wspólnego i dla dobra Polski, a nie dla dobra swojej partii czy dla dobra własnej kieszeni. Bo to są naprawdę czasami zbieżne, ale z reguły rozbieżne rzeczy. Zaczynam uważać, że to jednak niepoprawny optymizm. Ja mówię, czego ja oczekuję. Ja oczekuję, że nowo wybrany parlament, jeżeli będzie to rzeczywiście parlament, który wybiorą świadomi swoich praw obywatele, którzy pójdą bardziej masowo niż do tej pory, i obywatele doświadczeni tym, co się dzieje w tej chwili, a więc myślący trochę dalej do przodu, że ten parlament po pierwsze posprząta, po drugie nadrobi zaległości, a po trzecie zacznie myśleć trochę bardziej do przodu. I co przez to rozumiem? Posprząta, czyli zacznie sprzątanie najlepiej zacząć od siebie. W związku z powyższym posprząta w zakresie funkcjonowania parlamentu. A więc proces legislacyjny będzie przypominał. Proces legislacyjny, głosowanie to nie, i prace w Sejmie. To nie będzie skrzyżowanie piaskownicy z teatrem kukiełek, tylko że będą to ludzie, którzy myślą o tym, co trzeba zmienić, albo jakie trzeba przyjąć prawo dla realizacji określonych celów, a więc będzie pierwsze czytanie, drugie czytanie i trzecie czytanie, nie w przeciągu jednej pół godziny, tylko z odpowiednimi przerwami między nimi, że dojdzie do i będą prowadzone konsultacje społeczne, że będą zapraszani eksperci, że biuro prac i analiz sejmowych i jego pracownicy będą wykorzystywani do tego, do czego zostali zatrudnieni i tak dalej, że może przestanie działać lodówka. I to jest też coś, co w jakim stopniu, a nawet sporym zależy od nas, bo albo będziemy reagować na kolejne cyrki w Sejmie natychmiast, albo będziemy spać i patrzeć na to, jak się panie i panowie bawią między sobą. A jak już posprzątają i wprowadzą porządek, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie, to oczekuję, że posprzątają to, co zostało nabałaganione. I tutaj są wszystkie te akty prawne, które spowodowały to, iż Polska przestała być państwem prawa. I mogę je wymieniać, ale to jest cała lista w związku z powyższym wymieniana na wszystkich spotkaniach i kongresach. Mamy jeszcze 40 kilka minut, a nie do 20. No właśnie, dlatego ja mówię tylko, że posprzątam. I jak już posprzątam, czy równolegle do tego, to zacznie nadrabiać zaległości. Jako przykład takiej zaległości chciałabym podać na przykład niewycofane zastrzeżenia do Karty Praw Podstawowych. Konia z rzędem temu, kto mi wytłumaczy, dlaczego one nie zostały wycofane. Zostały zgłoszone w latach 2005-2007, ale potem było 8 lat na to, żeby je wycofać. No więc teraz rozumiem, że zostaną natychmiast wycofane. Na przykład. Że w ramach prowadzenia prac w Sejmie rzeczywiście zaczną być zostaną wprowadzone, podobnie jak w przypadku projektów rządowych, obowiązkowe, obligatoryjne konsultacje społeczne. I nie jest to fanaberia, jest to ukłon w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego, jest to jeden z instrumentów budowy społeczeństwa obywatelskiego, zaproszenia każdego z nas do tego, by uczestniczył w procesie legislacyjnym, traktowania go poważnie. Mi nie chodzi o to, żeby każda nasza uwaga była natychmiast wdrażana w życie i wprowadzona do aktu prawnego, ale ja oczekuję, że będę wysłuchana, że nad tym, co zgłaszam, pochylą się głowy posłanek i posłów i odbędzie się na ten temat dyskusja, że zostaną zaproszeni eksperci, że zostaną rozważone konsekwencje takiego, a nie innego
wprowadzanego aktu prawnego, że ten akt prawny zostanie w sposób sensowny i przemyślany, osadzony w całym systemie prawnym, a nie w fanaberii, która się urodziła w głowie któregoś z posłów czy któryś z posłanek, że nie będziemy rozjeżdżać w dalszym ciągu naszego systemu prawnego, bo jest to bardzo ważny i ważne, by spójnie funkcjonujący mechanizm, że nad takim aktem prawnym jak kodeks karny czy kodeks postępowania karnego rzeczywiście odbędzie się poważna dyskusja i nie będziemy rozwalać sobie systemu kar w sposób zupełnie nieodpowiedzialny. Czyli, że tutaj nie tylko nadrobimy, ale również będziemy pilnować tego, by Sejm funkcjonował w sposób odpowiedzialny. A posłowie, jeszcze jedno, żeby zaczął patrzeć, i to jest to, o czym mówię, że to nie wystarczy w tej chwili nadgonić to, co żeśmy nabałaganili i na co myśmy pozwolili, żeby nabałaganili. Trzeba jeszcze, by ten nowy Sejm odnalazł się w XXI wieku i w zakresie na przykład praw i wolności pomyślał o wsparciu takich ważnych nowych praw, choćby te ostatnio promowane przez Fundację Każdy Człowiek, który to idei ambasadorem w Polsce został Rzecznik Praw Obywatelskich siódmej kadencji, ja z uporem używam tego określenia, Adam Bodnar, a mianowicie uzupełnienia Karty Praw Podstawowych o 6 nowych praw. Takich drobiazgów, które myślę, że dla młodego pokolenia mogą być szczególnie ważne, jak środowisko, jak samostanowienie cyfrowe, a więc niedopuszczenie do tego, by to profilowanie nas na forach decydowało o tym, co myślimy. Jeszcze tylko 4 wymienię. Ale tylko je wymienię. A więc samostanowienie cyfrowe, a więc sztuczna inteligencja. Myślę, że lubilibyśmy, żeby jednak w ważnych sprawach decyzję podejmował człowiek, a nie na pani na sam. Nie pozwolę zacząć tematu sztucznej inteligencji. Nie, globalizacja, a więc żebyśmy byli pewni, że to, co kupujemy, nie zostało wyprodukowane z naruszeniem wszelkich praw i wolności. Prawda. A więc byśmy mogli się upominać o to, żeby politycy mówili prawdę i mogli ich za to rozliczać. Czy na zakończenie byśmy mogli się skarżyć do organów quasi-sądowych Unii Europejskiej na naruszenie naszych praw? Dziękuję. Spodziewałem się, że to nie może krótko trwać też, także rozumiem. Pani doktor, to do pani to pytanie w obszarze praw człowieka. Jednak poprosiłbym jakiś rodzaj priorytetyzacji, takie najważniejsze, najpilniejsze rzeczy, z którymi nie można czekać rok, dwa, trzy. Sytuacja, przepraszam, głośno o tym myślę każdego dnia, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy na przykład. Tak, to wszystko są naczynia połączone, proszę państwa. Nie ruszymy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jeżeli nie uporządkujemy problemów związanych z praworządnością. Praworządność jest absolutnym priorytetem. I tu nie ma mowy, inaczej nie ruszymy, bo to są sądy, to jest, do których mamy jednak wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o różne decyzje orzecznicze. Natomiast to, co jest absolutnym priorytetem, ja mówię, to przywrócenie rangi zawodu sędziego, prokuratora, każdego zawodu prawniczego. To jest przywrócenie godności sędziom, prokuratorom, innym zawodom. To jest zakończenie tej straszliwej, haniebnej walki wydanej sądom. To jest wielka praca, która się szybko, ona już się rozpoczyna, ale to jest oczywiście też wzruszenie instytucji, takich jak Krajowa Rada Sądownictwa. Bez dotknięcia Krajowej Rady Sądownictwa nie zrobimy nic. Musimy, oczywiście jest bardzo wiele projektów już w tej chwili takich bardzo dojrzałych, a Trybunał Konstytucyjny. To są te
obszary, jeżeli chodzi o praworządność, absolutnie kluczowe. Ale ponieważ pan redaktor dotknął sprawy też granicy polsko-białoruskiej, to nasze oczekiwanie to jest natychmiastowa zmiana przepisów prawa. Jeżeli znowu nie dotkniemy takich przepisów jak ustawa o cudzoziemcach, jak słynne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które pozwala na, tak samo zresztą jak i ustawa o cudzoziemcach, na wywózki. Wywózki, ja już te, chciałam powiedzieć pushbacki, ale już pod mnie kiedyś zwrócił uwagę, a więc łapanki wywózki. To jest właściwie coś tak haniebnego, tak niewyobrażalnie, dotyczy to nie tylko Polski oczywiście, ale mówmy o Polsce. To jest właściwie praktyka, która ma pan rację, łapanki, które przypominają czasy najgorsze. W tej chwili właściwie trudność polega na tym, że proszę zwrócić uwagę, ten temat nawet w przekazie opozycyjnym, opozycji nie pojawia się. Uchodźcy to jest problem, który jest tak bardzo niewygodny dla bardzo wielu opcji. Ja przypominam sobie spotkanie organizowane przez panią dyrektor, niesłychane spotkanie, 500 osób na sali w ECS-ie. I dlaczego mówię, to jest temat niewygodny? Bo młodzież z dobrych liceów, ona powiedziała, że dla mnie, dla nas priorytetem są zmiany klimatu. A jeżeli chodzi o granice i o wywózki, to zdecydowanie nie, dlatego że my musimy bronić granicy Schengen. I jeżeli idziemy tym tokiem, to przecież politycy patrzą na to. Stanowisko i takie generalne stanowisko w społeczeństwie jest takie: obrona granicy Schengen. I to, proszę państwa, to jest brak edukacji. To jest właściwie straszne. Można powiedzieć tak, jest wiele obszarów, których właściwie nawet takich zapomnianych, o których przez chwilę przestaliśmy w ogóle mówić. Pan dotknął sprawy granicy polsko-białoruskiej. Ale o czym od powiedzmy pół roku kompletnie nie mówimy. Nie mówimy o tym, co się dzieje na przykład w takich najczarniejszych miejscach w Polsce na mapie Polski, jak nie jest pustyni. A co się dzieje? Ja dzisiaj, gdybym miała proponować, zróbmy ustawę i przeprowadźmy nową regulację przez Sejm dotyczący właśnie osób dysocjalnych, to ja bym powiedziała nigdy w życiu, bo może być tylko gorzej. Czyli problem jest również dotknięcia takich miejsc, które są w tej chwili zapomniane, a które świadczą o bardzo głębokim kryzysie, dramatycznym kryzysie praw człowieka. Ja myślę, że wystarczy poczytać opinie organizacji międzynarodowych, Rady Europy, Komisarz Praw Człowieka, żeby zorientować się, że jesteśmy na mapie państw w Unii Europejskiej, w Radzie Europy, postrzegani na bardzo odległych miejscach. Na ogół sytuuje się w Radzie Europy nas Turcja, Węgry, Polska. No więc czas po prostu to będzie dramatyczny wyścig z czasem. Zmiana szybka, ale to nie jest tylko zmiana przepisów prawa. To jest również mentalność, proszę państwa, która została głęboko zakorzeniona. Panie doktor, przepraszam, że przerwam, ale to jest jeden z wątków, któremu będę chciał, żebyśmy chociaż trochę miejsca poświęcili na koniec. Bardzo ważne, bardzo się cieszę, że też pani go dotknęła. To, co się gdzieś pod powierzchnią prawa, pod powierzchnią ustawodawstwa dzieje między nami jako społeczeństwem i ta presja też z tamtej strony psuje bardzo, że się znowu nawiążę do cytatu, urządzamy, prawda? No to nie urządzamy i mówimy, jest strach. Jest, proszę państwa, najgorsze to, co się unosi w różnych instytucjach, począwszy od szkół, od dyrektorów, w instytucjach uczelniach wyższych, to jest takie poczucie
strachu. To jest poczucie strachu. Państwo mogą nie mieć tej świadomości, co jest zupełnie zrozumiałe. Media w tej chwili w Polsce są pod potężnym ostrzałem. I to nie jest ostrzał taki, który się wiąże z tym, że Rada Mediów Narodowych, TVN krytykuje. To są codzienne skargi na Radio Tok FM, na Onet, na Onet nie bardzo jest gdzie, na szczęście, o zgrozo. To są codzienne ataki troli w internecie. Czy Uniwersytet X będzie tolerował obecność takiego dziennikarza, czy Uniwersytet Y. To jest zmasowany, niewyobrażalny dla mnie, zajmuje się dziennikarstwem od 90 roku, atak, który ma oczywiście zniechęcić. To jest jasne. To jest nawiązanie do tego, co pani powiedziała. To jest nie tylko, jak patrzę, co trzeba zmienić, mam wrażenie, że paradoksalnie w 89 roku było nam łatwiej. Łatwiej dlatego, że mieliśmy klarowny obraz, w którą stronę idziemy i to był wytyczony kierunek. Dzisiaj oczywiście, chciałabym wierzyć, że opozycja wygra wybory, że będzie taka możliwość przeprowadzenia tych zmian w prawodawstwie, że przede wszystkim praworządność. Jeżeli praworządność utonie w Polsce, to my razem z praworządnością toniemy. To my toniemy, to już nie ma właściwie żadnego bezpiecznika w tym kraju. Czyli krótko mówiąc, od praworządności uzależnione jest wszystko, wszystkie działania. Czy granica, czy szkoła, czy media, wszystko. To jest nasz wzorzec. Przejdźmy w takim razie do edukacji. Tutaj tak, praworządność, pewnie wszyscy się zgodzimy, że najpierw trzeba naprawić to, co pani też powiedziała. To tam w środku cały system procedowania i tworzenia prawa, żeby potem naprawiać kolejne obszary. Ale edukacja. Jak myślę, jak uratować polską edukację, to najpierw myślę o ratownikach, bo oni są najważniejsi. Bez ratowników, którzy czują się bezpiecznie, którzy są szczęśliwi, którzy są traktowani podmiotowo, którzy nie są niewolnikami i nie boją się, będzie tylko to się tak może udać. Dlatego w pierwszej kolejności należy bardzo mocno zaopiekować się nauczycielami. Po pierwsze finansowo, żeby mieli wolne głowy od tego, że spłacają kredyty i muszą gdzieś wybiec ze szkoły, żeby dorabiać. I po drugie podmiotowo, to znaczy dać więcej autonomii nauczycielowi i pozwolić mu, żeby mógł rozwijać swoje talenty w kształceniu, rozwijając talenty uczniów. Więc to jest ta pierwsza, najważniejsza sprawa do załatwienia i najszybciej. Gdybym była ministrem w nowym rządzie, to tą sprawą zajęłabym się najpierw. Po drugie, kształcenie powinno być równie ważne jak dobrostan młodego człowieka. Daliśmy się wprowadzić w jakąś taką magmę rankingów, wyróżniania, które szkoły są dobre, a które są złe, którzy uczniowie są dobrzy. Proszę wybaczyć, ja teraz mam ranking hodowli laureatów. Tak, ale też hodowli głów, które są chore. A my chcemy, żeby głowy młodego pokolenia były zdrowe. I dlatego też powinniśmy uchwycić ten balans w kształceniu w tworzeniu nowych programów, nowych projektów dla szkół, gdzie zawsze ta głowa, emocje będą równie ważne jak kształcenie, bo przerost teorii i właśnie tej pracy indywidualnej nad pracą zbiorową, z taką zespołową i myśleniem o tym, że człowieka powinniśmy nauczyć mądrości, ale i szczęścia w szkole. I dlatego to jest taka zmiana programowa, którą bym proponowała. I na końcu powiem trzecia sprawa. Szkoła jest miejscem, w którym nasz obywatel staje się. Jeżeli powiemy człowiekowi, taki jest świat, więc szkoła też musi boleć, bo i świat ciebie będzie bolał. Więc teraz trzymaj,
bo za chwilę będzie długi weekend, a potem wakacje, wytrzymaj, to mylimy się jako dorośli. My powinniśmy młodemu człowiekowi powiedzieć tak, życie jest takie, jakie ty sobie wykreujesz i powinniśmy tworzyć szkoły na miarę marzeń, jakie chcielibyśmy, żeby było żeby społeczeństwo takie było, a więc demokratyczne, wolne, społeczeństwo, w którym wszyscy obywatele są równi i tworzenie hierarchii w szkole jest tworzeniem, jest takim programowaniem przyszłego społeczeństwa, które też będzie hierarchiczne. Cokolwiek w szkole wypracujemy, jakiekolwiek relacje oparte na zaufaniu, na równości i na podmiotowości, to takie stworzymy społeczeństwo. Uwierzcie Państwo, że to naprawdę jest możliwe i to naprawdę się dzieje w szkołach, w których dba się o podmiotowość każdego człowieka. To bym postulowała również. Ja pozwolę sobie dodać, że myślę, że w jakimś stopniu miejsce, w którym jesteśmy, jest skutkiem nie zaniedbania ostatnich 8 lat w edukacji, tylko 30 ostatnich lat w edukacji. Ja wczoraj miałem ogromną przyjemność na żywo oglądać wielki finał. Nie wiem, czy Państwo znają, Fundacja Zwolnienie Historii organizuje Olimpiadę Projektów Społecznych. 6,5 tysiąca finalistów. 6,5 tysiąca młodych ludzi z całej Polski, którzy realizując projekt społeczny czują ogromną sprawczość. Ale dlaczego o tym mówię? Chcę opowiedzieć o jednym projekcie, że jeżeli my tego nie zmienimy, to oni to zmienią. Tam uczniowie, jednym z laureatów został projekt wykonany przez uczniów pierwszej i drugiej klasy liceum. Oni napisali aplikację online, wybierz sobie szkołę taką, jak ty chcesz, a nie rankingi. I aplikacja polega na tym, że są różne kryteria, co jest dla ciebie ważne w szkole. Jeżeli chcesz iść do szkoły, która ma najwięcej laureatów, zaznacz, ale jeżeli chcesz iść do szkoły, która kształtuje postawy obywatelskie, która uczy myślenia swobodnego, samodzielnego, jeżeli jest dla ciebie ważna atmosfera, to zaznaczasz to. I wyskakuje ranking takich szkół. Ja oglądając tę ich prezentację pomyślałem, uczniowie pierwszej i drugiej klasy, to chcę podkreślić, że to jest ta zmiana w edukacji, że jeżeli my tego nie zrobimy, my wszyscy, to oni to zrobią za jakiś czas, nie czekając na nas. Panie Andrzeju, to przejdźmy do kultury. Wiem już, że z nazwy ministerstwa zniknie dziedzictwo narodowe. Co jeszcze? Prosiłbym, żeby pan wziął mikrofon. Co jeszcze? O, jest. Z takich rzeczy najpierw zacznę od takich konkretów. To znaczy myślę, że wiem, że jest taki projekt, który właśnie to już powiedziałem, że był nawet prowadzony przez Wandę Zielonogrodzką w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została wyrzucona i projekt jak gdyby też odszedł w niebyt. To znaczy mieliśmy w czasie pandemii właśnie moment, kiedy artyści są absolutnie opuszczeni przez państwo, nie? To znaczy nic im się nie należy, nie? Są takimi osobnikami, którzy wiadomo, że nie będą pracować na etacie w dużej części, będą żyli i w związku z tym mają żyć jakby z hojności ludzi nas, nie? Tych, którzy zapłacą za tę sztukę. No, w sytuacji pandemii właśnie pokazało nam, że artyści są absolutnie jakby na szarym końcu, no mówię, nawet rolnicy mają swój KRUS, więc myślę, że system emerytalny i ten zdrowotny, który też muszą sami załatwiać w sytuacji, kiedy nie mają czasem w ogóle żadnych dochodów, no bo te, bo są oczywiście artyści, którzy żyją świetnie, ale to jest jednocyfrowy procent, więc nie ma co tego uogólniać. Myślę, że procedowanie właśnie tej ustawy zawodowego artysty i wprowadzenie jej w życie, to jest, myślę, realny być może powód tego, żeby artyści również się chętniej zaangażowali w kreowanie atmosfery i tego, co się dzieje przed wyborami. Dlatego, że artyści, jak patrzymy, nie są tak bardzo obecni. Ja jak byłem na kampusie, to mnie tam jakaś aktywistka zaatakowała, że artyści powinni być właściwie szkoleni do działu, do aktywizmu. No więc ja, czyli w ludziach istnieje takie przekonanie, że artyści są do tego, nie? Bo do tego nas przyzwyczaiły lata 70., 80., zwłaszcza kiedy artyści rzeczywiście byli aktywni. Dzisiaj są nieaktywni, ponieważ nie czują, że to ich dotyczy.
To znaczy, ja mam takie doświadczenia, że politycy się zgłaszają do artystów, jak przychodzą wybory i chodzi o ich poparcie. Natomiast tak naprawdę nie mają tak naprawdę niczego do zaoferowania im. Nie chodzi o to, żeby im tworzyć nie wiadomo jakie warunki, tylko żeby stworzyć takie minimum bezpieczeństwa, w którym artysta będzie się czuł związany jakoś z tym miejscem i z tym, i z jakby, no w ogóle jakby z Polską, nie? Że to jest jakby to miejsce, które w jakimś sensie się o niego troszczy. W związku z tym, jeżeli my będziemy mieli taką propozycję, to być może ci artyści, czyli ten rząd dusz, o którym mówię, troszeczkę nam odzyskamy, bo my po prostu straciliśmy bardzo dużo. Myślę, że to, co jest z mediami, ja tak mówię, tak przeskakuję od szkoły do języka, do mediów i tak dalej, ponieważ te pojęcia, które w tej chwili nas zalewają, te nazwiska i te sprawy i tak dalej, one w jakimś sensie nas degenerują. Czyli telewizja publiczna i w ogóle media publiczne to w ogóle jest jakiś osobny temat, który powinien być bardzo poważnie zobaczony. A myślę, że być może zobaczenie tego, może nie tego serialu, o którym mówiłem, Ekstrapolacje, ale pomyślenie, co kazało tym twórcom zostawić Polskę i Austrię w latach 30. jako zarzewia nacjonalizmu, które, no wiadomo, co mogą znaczyć. To znaczy, że istnieje tutaj, obecnie w nas, taki potencjał, żebyśmy byli państwem, które będzie się kojarzyło tylko i będzie taki miało program. O czym, tak jak powiedziałem, 8 lat szkoły to jest naprawdę dla tych ludzi młodych, to jest większość ich świadomego życia i formatowania ich mentalności. W związku z tym edukacja i kultura i sztuka, która nie jest pozbawiona nawet ministerstwa, ale o której tak naprawdę mówi się o wolności twórczości artystycznej. I to jest właściwie wszystko, co mówi nasza konstytucja na temat tego, co się dzieje. Natomiast ponieważ mamy obrazy religijnych i mnóstwo innych naciąganych paragrafów, którymi można zamykać usta ludziom, już nie mówię o zamykaniu ich właśnie za pomocą finansów, czyli odwoływanie koncertów, niepozwalanie na wystawy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zobaczmy perspektywę, przede wszystkim właśnie to mówiła, zobaczmy perspektywę nie najbliższych wyborów, ale zobaczmy tego, czy my jesteśmy w stanie utrzymać to, co jeżeli zdobędziemy, to zdobędziemy w najdalszej perspektywie. Ta perspektywa dalsza to jest właściwe myślenie i w kategoriach środowiska, i w kategoriach właśnie jakby, nazwijmy to, powszechnej kultury, czyli tego, co tworzy naszą tak naprawdę rzeczywistość. Bardzo, bardzo dziękuję. I to na koniec, ten wątek, który pani doktor zaczęła. I jeśli postaram być bardzo jakoś precyzyjny w słowach, chociaż to jest trudne do zdefiniowania, pani powiedziała strach. Jak coś takiego, co wykracza poza parlamentaryzm, poza wybory, poza to, co możemy zdefiniować jako praworządność, zmienić. Jak zmienić ten strach, czy jego da się zatrzymać? To jest taki strach, który sprawia, że, przepraszam, ja to tak nazwę, materializuje się w zwolnieniu pani z urzędu, który materializuje się w tym, że ja na przykład zostałem przedstawiony jako trener, wygrywam przetargi na szkolenie, ale dzwoni do mnie zleceniodawca i mówi, przepraszam, ale musimy żyć dobrze z obozem rządzącym. To jest taki strach, który się materializuje w wyrzucaniu artystów, zwalnianiu, odmawianiu im ról. I on jest zrozum nauczycieli, za to, że zaproszą niewłaściwego gościa do szkoły. I on jest bardzo silny. Jak sobie z nim poradzić? Bo myślę, że może to jest clue przed wyborami. On będzie coraz silniejszy, ten strach, bo ta presja będzie coraz większa. Ja się zastanawiam nad czymś takim. Otóż na zdrowy rozum, Hanka, my byśmy mogły powiedzieć, że my jesteśmy klasyczny produkt takiego formatowania w szkole komunistycznej, no, gdzie było wszystko grzecznie też ustalone, mieliśmy ściśle określoną listę zapisów, tego o czym nie wolno mówić, a i tych nazwisk, których nie należy wymieniać na głos.
No i jakby wam tu powiedzieć, wzięło i w którymś momencie się zmieniło, nie? I można, można próbować przeanalizować dokładnie, w którym momencie presja była tak silna, że wzięła i wywaliła korek. No, no bo no, ciśnie, w którymś momencie tak mocno ciśnie, że korek wyskakuje i wtedy już jest mało zabawne. Akurat w Polsce to się skanalizowało w strajkach okupacyjnych w dużych zakładach pracy, a nie w wyjściu na ulicę, jak na przykład w kolorowych rewolucjach na zewnątrz. No tym niemniej, ta, tu u nas wyskoczyło i tam wyskoczyło. Ja bym wolała nie czekać, jeżeli mam być szczera, do momentu, w którym ten korek wyskoczy, bo jak korek wyskoczy, to tracimy jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się będzie działo, a władza jest dysponentem całej siły i w takim zderzeniu to no, dysponuje większą ilością instrumentów pozwalających przywołać nas do porządku. A, i to jest jedno. Drugie, to ja wiem, że to, co pomaga niezwykle w przezwyciężeniu strachu, to solidarność, to poczucie, że nie jestem sama, że jak przychodzi co do czego, to ja się mogę oprzeć. Im większą liczbę mam takich podpórek, tym się czuję bezpieczniejsza. Naternik powie, że nie ruszy twardej ręki, dopóki nie ma trzech stabilnych punktów oparcia, wtedy może albo nogę, albo rękę idzie dalej. Prawda? Więc może produkujmy takie punkty oparcia, solidarności. Słowo, które dla mnie w którymś momencie znaczyło bardzo dużo, a które w tej chwili no niestety znaczy mniej, jak jest pisane z dużej litery. Ja mówię o normalnej ludzkiej solidarności. I ostatnie zdanie, to co mówiła Agnieszka. Jak takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie, też się posłużę cytatem. My naprawdę możemy zrobić bardzo dużo, wspierając nauczycieli i za pośrednictwem nauczycieli, docierając do młodych ludzi. To jest niezwykle wdzięczne, powiem na dodatek, zajęcie. No ja tym. No ja muszę powiedzieć, że ten strach, on jest albo widoczny, albo ten strach jest taki niewidoczny. I dopóki będą mocne instrumenty finansowe, które będą albo generowały ten strach, to niewiele zmienimy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której mówi się na przykład ta artystka, która pojawi się w pewnej sytuacji, w pewnej instytucji, no to już odpowiedzialność kogoś, kto zaprasza, ale broń Boże, nie pokazujmy tego na naszej stronie internetowej, że taka osoba w ogóle weszła. Artyści do naszej instytucji. Artyści, którzy, nie wiem, jedyne źródło, to jest konkretna sytuacja, jedyne źródło utrzymania, serial, który jest pokazywany w telewizji publicznej. Jeżeli tylko artysta czy artystka gdzieś by się pojawiła na jakiejkolwiek demonstracji, natychmiast jest problem, nie ma serialu, ludzie tracą pracę. Więc muszę powiedzieć, że opanowane zostało dość do perfekcji rozsiewanie strachu. A czym jest decyzja dyrektora albo rodziców, że nie wpuszczą osoby jednej czy innej osoby publicznego zaufania do swojej szkoły? Właśnie to jest ten strach. A jak można nazwać te procedury, które w tej chwili są wszechobecne, procedury dyscyplinarne wobec sędziów, prokuratorów, wypowiedzi, gdzie mówi się, odmawia się prawa wypowiadania się na tematy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. I w związku z tym, a jeszcze podam jeden przykład, który dla mnie był uderzający. Powstał pewien projekt dotyczący sztucznej inteligencji. Projekt proponowano, żebym ja
stosunkowała się do tego projektu. I pierwsze zdanie wybitnych naukowców brzmiało tak. Ten projekt nie ma żadnego kontekstu politycznego. Proszę Państwa, na uczelni wyższej, ja mówię, ludzie, zwariowaliście. Po prostu zwariowaliście. Czyli musimy przywrócić normalność. Ta normalność to będzie bardzo długi proces, bo lepiej, szybciej, skuteczniej narzuca się opresyjne metody. Opresyjne metody w różnych, poddajemy się temu. No bo mówimy, mamy rodziny, mamy problemy, mamy kredyty, nie możemy sobie pozwolić na jakieś wypowiedzi, które by, prawda, spowodowały zmianę mojej sytuacji czy naszej sytuacji. Bezpieczniki. Bezpiecznikiem podstawowym są wybory. Nie ulega do mnie wątpliwości. Wybory, zmiana, powiem z całą odpowiedzialnością. Odsunięcie od władzy tych, którzy doprowadzili nas do takiego etapu, na którym obecnie jesteśmy. To już Kisielewski to już nazwaliśmy, to nie wiemy gdzie. Tak, więc miejmy nadzieję, że damy. Panie Andrzeju, tak krótko proszę. No tak krótko, coś właśnie nie wiem, co. Lepiej czymś optymistycznym jednak zakończyć. Lepiej czymś optymistycznym. No sztuka nas by dobrze zbawiła, gdybyśmy ją mogli poznawać, czytać, żeby była taka. Oczywiście trzeba, czekajcie, bo jestem troszeczkę rzeczywiście w tym. Ale rzeczywiście. Strachu. Uruchommy może artystów, oni się najmniej boją, zwłaszcza ci, którzy nie mają nic do stracenia. Bo moi koledzy, którzy tak jak ja mają coś do stracenia, ale ja uważam, że to nie jest taki moment, żebym ja teraz liczył swoje apanaże i tak dalej. W tej chwili walczymy jakby o naszą rzeczywistość, czego sobie chyba wiele osób nie zdaje sprawę. Huzia na juzia, no nie wiem co tam na razie. To w pewnym sensie oddaje to, co pan doktor też powiedział. Znaczy ja od dawna mówię tak, trzeba protestować. Jeśli my nie protestujemy, to władza się czuje komfortowo, a na zewnątrz wygląda, jakbyśmy się z tym zgadzali. Więc mówienie, że protestujemy ciągle przeciwko temu samemu i to nic nie daje, to jest głupota. I ten, kto podtrzymuje to zdanie, ten jest zdrajcą naszych interesów. Naprawdę. Oczywiście. A samo jest zdrajcą tego, co wywiera wpływ na prowadzenie głosowań nad wotum nieufności, które wiadomo jest przeciwskuteczne i tą osobą jest Sander. Ja uważam, że to jest bardzo podejrzany człowiek i jego obecność jest dla nas niebezpieczna, myślę. Natomiast oczywiście to, o czym mówiliśmy, czyli wstydliwe oblicza partii politycznych, równie opozycyjnych, którzy nie zajmują się ani praworządnością, ani sytuacją na granicy, ponieważ są to tematy, w których pewno będą miały ochotę też również lawirować później. Nie? Ponieważ boją się tych. Znaczy my jesteśmy za bardzo jakby teraz nacechowani na to, że jak te sondaże. W gruncie rzeczy oczywiście sondaże raz, ale dwa, my musimy kreować jakąś rzeczywistość. Musimy tworzyć pojęcia, musimy zmienić, być może nie budzić się na patriotyzm, bo to słowo już dzisiaj nic nie znaczy, nawet jeżeli będziemy wysyłać odnośniki. Nie możemy też mówić ciągle o solidarności, ponieważ to słowo, tak jak powiedziała Danka, ono już nie działa. Musimy znaleźć nowe pojęcia, tak jak znalazł się, co tam przede wszystkim był pierwszy, suweren, nie? To znaczy, oni wprowadzają pojęcia, którymi my później się operujemy, ale tak naprawdę te pojęcia są przypisane im. Zawłaszczają. W związku z tym musimy tworzyć język, który będzie równie silny, atrakcyjny i taki, który rzeczywiście, zapytajmy specjalistów, niech ci politycy nie korzystają wyłącznie ze swoich wspaniałych pomysłów, tylko sięgną do ekspertów, którzy powiedzą, jakich słów powinniśmy używać, żebyśmy ten strach mogli zmniejszyć, a ludzi zaktywizować. Pięknie, Agnieszko. Pani Esso. Słuchajcie,
sensie ja nie powiem o swojej odwadze. Ja potrzebuję dwóch rzeczy, znaczy nawet nie rzeczy, jednej rzeczy, jednego człowieka. Potrzebuję lustra i potrzebuję sędziego Igora Tuleje. I jak mam lustro, to wiem, że zawsze na samym końcu stanę sobie i spojrzę prosto w oczy i powiem albo tak, jestem odważna, albo no, lepiej sobie nie patrzeć w te oczy, tak? I potrzebuję mądrych i odważnych ludzi, takich jak Igor Tuleja, bo ja sobie myślę, o to jest gość, chcę być jak Igor Tuleja. I na przystanku młodzieżowym młodzież zrobiła takie hasło i fotografowała się z Igorem Tuleją. Chcemy być jak Igor Tuleja, tak? W konektywizmie, ostatnie zdanie, w konektywizmie jest taka teoria, że ludzie powinni się sieciować, tak? Sieć jest tutaj głównym takim cudownym, wspaniałym sposobem organizacji społeczeństwa, też przeciwstawnym hierarchii na przykład. I tam są takie węzły, czyli te silne jednostki, które zbierają wokół siebie, też łączą inne jednostki. Jak my, każdy z nas, jak tu Państwo siedzicie, powiecie sobie, jestem odważny i mam to lustro i Igora Tuleję, to będziemy też zbierać tych i łączyć ze sobą tych, którzy może mają trochę mniej odwagi, ale przy nas staną się odważni. A ty to, Agnieszko, robisz, za co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Doktor Hanna Machińska, Agnieszka Przywara, Agnieszka Tomasik, także Jutyla, bardzo dziękuję Państwu. Jeszcze komunikat taki specjalny dla wszystkich. Otóż, można siedzieć. Macie wszyscy, jak zauważyliście na wstępie, aha, jeszcze się odniosę do tego, był Igor Tuleja wywołany. Ja chcę być jak Paweł Juszczyszyn. Powiedziałbym, że ja chcę być jak Ewan Czosek. Może będę miał z tym problem, ale jak się popracuję, zobaczyłem. W związku z tym każdy niech sobie wybierze swojego idola, albo właśnie jak Agnieszka Tomasik też bym chciał bardzo być. Drodzy, zapraszam Was wszystkich, zaznaczam wszystkich na lunch, bo dostaliście różnokolorową, aha, no tak, właśnie, ja mam taką opaskę, różnokolorowe opaski. Zapraszamy wszystkich na lunch, niezależnie od tego, jaki kolor macie. Lunch jest taki, znaczy jest różnorodny, kto co wybierze. I to chyba wszystko. Czy coś mamy jeszcze do wrzenia? Aha, Weria nam zaśpiewa jeszcze. Także idźcie, jedźcie, pijcie i nie zapomnijcie przyjść zaraz na Kinga jeszcze. Można ewentualnie nie wszyscy szturmem właśnie na bar, tylko ewentualnie część osób, jeżeli chciałoby jeszcze wysłuchać występu Ferii, to tam na pewno nie zabraknie, a unikniecie kolejki. Feria miała nam pośpiewać coś tutaj jeszcze.
Jest okazja. Dziękujemy Państwu za udział w panelu i zapraszamy na przerwę do godziny 15. Zmiana planu, bo nie będą słuchać, już ten ja się włączę tutaj. Trzeba nie będę mówić, że nie strasznie zachowałeś, wypoci dwóch pozostałych, bo się odebrałaś na tam oczy. Nie, dobra. Teraz mam dobra. Jesteśmy na kongresie i wszyscy w kongresie obywatelskich sztuk demokratycznych. Dwa bardzo interesujące miejsce, jeden chór, chór jeszcze by to a w tej chwili chciałem się przejść w kuluarach po prostu więc porozmawiać z uczestnikami, kongresu. Nie panelistami, a właśnie zwykłymi uczestnikami. To chodźcie. Tutaj mam dwie dziewczyny, które obiecały mi pomóc. To chodźcie, wyjdziemy, spróbujemy znaleźć kogoś, kto by z nami porozmawiał. A, tu mamy akurat przerwę na lunch. Kogoś, kto akurat czegoś nie je, spróbujemy kogoś znaleźć. Pomóżcie mi znaleźć kogoś, kto by chciał zamienić kilka słów, powiedzieć, co sądzi o tym, co się tutaj dzieje. Po co myśmy się tutaj spotkali i w zasadzie co z takiego miejsca warto by było, jakie korzyści takie spotkanie mogło odnieść. Robert, może wiesz co, zacznijmy od ciebie. Pierwsze wrażenie z pierwszej części. No oczywiście moje marzenie się spełniły. Fajnie, wszystkie spotkania, panele, które się odbyły, one rzeczywiście były bardzo wartościowe. Ja jestem szczęśliwy, że takie osoby mogły wziąć udział.
Oczywiście otworzyliśmy też taką informację o tym, jak pani Wanda Traczyk-Saska nas wspiera, była pani Anna Przykielska-Szykielowska. Każda z tych osób zabrały też głos i powiedziała kilka słów, ale też to w tym momencie wydaje się, że powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na takich treściach merytorycznych. I to nam się udaje zrobić. A pani Danuta Przywara, która tutaj do nas zmierza, którą zapraszam, może przejdźmy tutaj na boczek. Pani Danuta Przywara powie jeszcze więcej na temat tego, o co pytałeś. Czyli jak odbierasz, ja zadam to pytanie z Wita, jak odbierasz tę pierwszą część, która jest z nami dzisiejszego spotkania, w tym gestie. Proszę, ja muszę dodać jedną rzecz, którą powiedziałam, a mianowicie dla mnie pytanka będzie zawsze do połowy tego, a nie zamierzam się zmienić, bo ja z tym chciałam skończyć, a już nie chciałam przedłużać. To był żartem serio, ale bardziej serio. Rzeczywiście myślę, że tak samo, ta pierwsza połowa kongresu pokazała, że mamy dużo do zrobienia, ale że da się zrobić. Że jeżeli się nie damy zniechęcić, a wręcz przeciwnie, to mobilizujemy ich otoczenie, to mamy szansę zmienić bieg rzeki i być kamieniem, który ten bieg rzeki sprowadzi do właściwego momentu. Zarówno pierwszy panel, dający bardzo szczegółowe informacje na temat tego, co i jak powinniśmy i możemy zrobić, oczywiście zechcemy, by bardziej czynnie uczestniczyć w wyborach tegorocznych, a więc bądź być w komisji, bądź w obrażeniu zaufania, bądź być obserwatorem, bądź namawiać krewnych i znajomych, aby zechcieli oddać swój głos. I nie wierzyć w nikomu, już głos się nie liczy. Wreszcie by sami poszli do wyboru. To jest to, co mamy przed sobą, jeżeli chodzi o sam akt wyborczy. A jeżeli chodzi o drugi panel, to co prawda ścierały się dwie wizje tego, że jest bardzo źle i beznadziejnie, że będzie to wszystko długo trwało. I druga, że jest ileś rzeczy bardziej skomplikowane. I bardzo się powiedzieć, że warto przetrenować, które warto wdrożyć, by zmieniać rzeczywistość i to zmieniać w stronę taką, by Polska była krajem demokratycznym, w którym mamy rządy prawa, w którym chce się żyć, jest może. Dziękuję. Szukamy kogoś, kto nie jest w tej chwili zajęty jedzeniem. Bardzo smacznego zresztą lunchu przygotowanego tutaj. O! A może powiesz, po pierwsze, przedstaw się proszę. Jakub Zacjanek, Demokracja. Powiedz Jakubie, jakie wrażenia z pierwszej części panelu? No przede wszystkim to spotkanie bardzo różnych dzieci, które mogą się podzielić swoimi doświadczeniami, przemyśleniami. Z bardzo wzruszający początek. I tutaj, jak zawsze, pani Wanda daje dużo takiej energii, myślę, nam wszystkim, tak samo jak było na przykład na kampusach, w wielu innych miejscach. To jest niesamowite, że tworzymy taką międzygeneracyjną przestrzeń do rozmowy i to chyba najbardziej będzie właśnie w spotkaniach takich jak dzisiejszy kord. Ale też myślę, że dużo mówimy o wyzwaniach, które przed nami, bo mamy naprawdę już mniej więcej równo pół roku przed nami do wyborów i to jest bardzo ważna dyskusja o tym, jak można się zaangażować, żeby się zaangażowali nie tylko ci, co startują, ale też wszyscy naprawdę na te pół roku musimy wziąć się w garść i wywalczyć, wyrwać tyle, ile się da, żeby demokrację ochronić. Dziękuję bardzo. Z kim jeszcze nam się uda porozmawiać? Jeszcze nie.
Mieliśmy pokolenie dorosłe, pokolenie młode, a teraz spróbujemy coś takiego gdzieś jeszcze. Otóż, dziewczyny, aj, coś mi się odłączyło. Pani doktor, pani Hanna Machińska była wicerzecznik. Nie, jak... Tak, ale obecnie cały czas jestem pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jakie wrażenia po pierwszej części kongresu? No, przede wszystkim energia. Energia, która tutaj jest świetni uczestnicy tych debat. Jesteśmy na początku, ale mówimy o problemach właściwie najważniejszych. O tym, jak przygotować się do wyboru, ale mówimy również o tym, co wybor. Bo właśnie ta najtrudniejsza część naszej działalności to będzie zabranie różnych projektów, a tych projektów i tych pomysłów jest bardzo wiele. Niestety możemy powiedzieć, że budujemy od to, co tam jest, że są zmiany w zakresie praworządności. To jest przywrócenie wszędzie, tego takiego postępowania dyscyplinarnego. To jest zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj właściwie to nie są instytucje, które są instytucjami, Trybunał Konstytucyjny, można się spodziewać rozstrzygnięcia zgodnej konstytucji. Na wielu wielu instrumenty opresyjne, takie naprawdę opresyjne wobec. Wjeżdżając z Polski, to są sytuacje, chciałbym się na ale po tym granicy polsko-białoruskiej, to są nie do odróżnienia sukcesy, traumatyczne. Widzicie, uciekanie, że jest wojna. Znaleźć kogo, z kim rozmawiać, a może w zasadzie. Tak. Celem takiego tego kongresu, tak mi się wydaje, w dużym stopniu aktywizacja obywateli. Jak to robić na takim lokalnym bardzo podwórku? Po prostu być. Zbierać się na te warzywa, to robić. Trzeba. Pokazywać, że głos mniejszości ma znaczenie, że mimo, że
mała grupka, to warto działać, warto mówić, że konstytucja jest, udział w wyborach jest ważny i że tak naprawdę walczymy o własną przyszłość. Właśnie ten głos mniejszości w sprawie. Proszę Cię przedstawić. Dziękuję bardzo. O! Jest tutaj legendarny rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Dzień dobry. Słyszałem, że przechodzi pan na drugą stronę. W sensie politycznym. Takie do mnie plotki dotarły. Nie są plotki, tylko nie dobrze przymierzam się do kandydowania do Senatu. Jak wyobraża pan sobie rolę Senatu, nowego Senatu, który mam nadzieję... Przepraszam, dobrze, fantastycznie, ale z kim mam przyjemność? Nazywam się Włodek Ciejka, robię relacje. Przepraszam bardzo, okej. Robię relacje tutaj dla kongresu. Okej. Jak wyobraża pan sobie rolę Senatu, tego już nowego Senatu z nowym Sejmem, mam nadzieję, ale z nienowym prezydentem? Da rady coś zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim zależy, jaka będzie większość parlamentarna oczywiście, prawda? I jeżeli opozycja wygra wybory, to wtedy rola Senatu pewnie będzie rzeczywiście refleksyjna i rzeczywiście będzie od tego, żeby korygować różne rozwiązania. Może bardziej się wtedy Senat skręci w kierunku taki właśnie samorządowy, w kierunku pogłębiania debaty na różne problemy, rozwijania takiego poczucia aktywności obywatelskiej. Natomiast jeżeli opozycja przegra wybory, no to wtedy Senat będzie tym może jedynym miejscem, w którym będzie się koncentrowała jakiś poziom pluralizmu w debacie publicznej. Także to wszystko wam wszystko zależy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, to ja w tej chwili się z wami rozłączę. Podziękuję pięknie. Na godzinę 15 zapraszam na dalszą część transmisji. Na razie ja się będę rozłączał. Następne panele od godziny 15 do 16 jeszcze będzie dużo ciekawych rozmówców. Na pewno będą ciekawe wypowiedzi. A wszystkich tak ogólnie zapraszam do aktywnego działania właśnie na własnym podwórku. Tu są bardzo znane osoby, ludzie znani z okienka, ale z okienka telewizyjnego oczywiście, internetowego też, ale ważne, żeby w tych swoich lokalnych środowiskach, na tych swoich miejscach, gdzie my wszyscy jesteśmy, coś, choćby coś małego zrobić, zachęcić kolejnych do wyborach, zachęcić do udziału komisji wyborczej, jako członka komisji, czy przewodniczącego komisji, zachęcić do tego, żeby ludzie obserwowali wybory, żeby patrzyli na ręce, żeby tych wyborów no, już zupełnie nie sfałszowano, chociaż cóż, nie, na pewno one nie będą równe, chociaż na brak dostępu do mediów ze strony opozycji, ale no cóż, zobaczymy. Zobaczymy, na ile ludzie są okupieni przez państwowe media. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej. To ja się na razie żegnam, zaraz się rozłączę i za czas jakiś już wrócimy z normalną relacją z dalszej części kongresu. Tak, 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 tak
Tak, to znaczy ja wam powiem, kiedy pojedziecie, uwaga.
czasie, w okresie wybierały przyszłość obiecywane przez Kongres Obywatelski Demokratyczny po raz szósty i finansowany przez Fundusz Obywatelski. Będziemy rozmawiać między innymi z młodymi ludźmi. Dzisiaj odbędzie się panel, który będzie dotyczył młodych ludzi. Będziemy rozmawiać o ich oczekiwaniach, o podejściu do wyborów, które nas poszło teraz wyjściło. Będziemy rozmawiać między innymi o kwestiach praworządności, edukacji i praw kobiet. Thank you.
Czy to jest
Thank you.
Raz, dwa, trzy. Działający. Zaraz, moment jeszcze. Moment jeszcze, dobra, to zamykamy nasz teatr.